Możemy w takim razie rozpocząć. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Cieszę się, że jesteśmy w tak dużym gronie. Postaramy się to jak najbardziej organizacyjnie, żeby Państwo też czuli się w tym, że będziecie mogli się też wypowiedzieć w debacie. To nasze spotkanie jest, tak na dobrą sprawę, będzie miało jakby tutaj przebieg dwuetapowy. W pierwszej części będziemy chcieli przedstawić osiągnięcia, wyniki naukowe z poszczególnych obszarów. Będą to kierownicy danych obszarów, przedstawią to dość krótko, żeby Państwu naświetlić, co w tym programie wieloletnim dotyczącym właśnie tego bezpieczeństwa białkowego zostało zrobione i do jakich wniosków można, jakie wnioski można tak szybko pokrótce wyciągnąć. A w drugiej części będzie debata. Będziemy chcieli, żeby Państwo też się wypowiedzieli na ten temat, na ile to bezpieczeństwo białkowe jest możliwe do osiągania, na ile to są te etapy, zarówno od strony i ministerstwa, czyli tu mamy części prawne, czy organizacyjne, organizacje rynku, na ile nauka, na ile również kwestie odmian, więc cała kwestia związana właśnie z tym tematem bezpieczeństwa białkowego. Do dyskusji będziecie Państwo również mogli się wypowiedzieć. W pierwszej kolejności, drodzy Państwo, chciałbym tutaj przywitać poszczególne osoby. Myślę, że to też Państwu pozwoli troszeczkę poznać i zobaczyć, w jakim jesteśmy środowisku, więc może zacznę jak najszybciej tutaj, żebyśmy ten czas mogli owocnie wykorzystać. Jest nas sporo. Drodzy Państwo, witam przede wszystkim panią minister, sekretarz stanu, panią Annę Gębicką. Witam również pana posła przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana Roberta Telusa. Witam również pana posła wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana Jarosława Sachajko. Ponadto tutaj również witam przedstawicieli Departamentu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tutaj panią dyrektor Ninę Dobrzyńską z Wydziału Bioróżnorodności i Bezpieczeństwa Białkowego Departamentu Klimatu i Środowiska, panią naczelnik Małgorzatę Woźniak, Departament Bezpieczeństwa Żywności Ministerstwa Rolnictwa, również pana dyrektora Michała Żydkiego z Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej, panią naczelnik Joannę Gołębiewską i z Departamentu Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej. Witam również panią Katarzynę Średnicką, naczelnika Wydziału Produktów Roślin z Departamentu Przetwórstwa i Rynku Rolnych, a także tutaj pozostałych Państwa z ministerstwa, panią Dorotę Nowosielską, pana Sylwestra Litwiniaka, Piotra Pełkę i panią Tatianę Woźnicką. Witamy pana prezesa Juliusza Młodeckiego z Krajowego Zrzeszenia, prezesa Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Witamy też pana dyrektora Generalnej Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, czyli pana Adama Stępnia. Witamy również pana dyrektora Edwarda Gacka z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Ponadto również panią Małgorzatę Romatowską z Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych. Witamy również prezydenta zbożowo-paszowej panią Monikę Piątkowską, również sekretarza Generalnej Izby Zbożowo-Paszowej pana Radosława Grzegorczyka, a także tutaj z części również powiązanej z rynkiem paszowym, również wicewice pana Bartosza Radoszewskiego z Golpaszu. Witamy panią Agatę Letrewicz z Nutripolu,
pana Dawida Leskiego z WIPASZ, pana Krzysztofa Ulas z AgriPlus, pana Pawła Lewkowicza z Chemin Poland, pana Tomasza Tryk też z firmy Golpasz. Ze środowiska naukowego witam serdecznie tutaj panią profesor Stefanię Smulikowską z Instytutu Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jabłonie, również pana profesora Dariusza Mikulskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Katedry Drobiu, również panią doktor Jolantę Rubaj z Instytutu Zootechniki Krajowego Laboratorium PASZ w Lublinie. Ponadto tutaj witam państwa koordynatorów tego programu wieloletniego i związanego tutaj z konkretnymi obszarami. Tutaj więc mamy koordynatora projektu pana profesora Jerzego Księżaka, również kierowników obszaru drugiego pana profesora Święcickiego, obszaru szóstego pana profesora Barczewskiego, obszaru piątego pana profesora Jerzaka. Także witam panią Anitę Zawolską-Zakrzewską, która była kierownikiem obszaru czwartego. Ponadto w naszym spotkaniu biorą też przedstawiciele organizacji, w tym mamy tutaj pana Rafała Banasiaka z organizacji producentów białka roślinnego Klaster Agroport Bartoszyce, Stowarzyszenie Polskie Białko pana Stanisława Sadowskiego, również przedstawicieli tutaj Związku Pracodawców i Dzierżawców Rolnych, pana prezesa Mariusza Olejnika z Federacji Związków Pracodawców i Dzierżawców Rolnych. W dalszej kolejności również pana Michała Rakowskiego, dyrektora Biura Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych. Także witam wszystkich państwa, również tych, których nie wymieniłem. Proszę w takim razie o rozpoczęcie naszego spotkania panią minister pana Michała Rakowskiego, dyrektora Biura Dolnośląskiego Związku, panią minister Gębicką o rozpoczęcie, otwarcie naszego webinarium. Szanowni Państwo, witam serdecznie na dzisiejszym spotkaniu poświęconym podsumowaniu wyników programu wieloletniego, zwanego powszechnie programem białkowym. Rząd, uruchamiając te programy, które były realizowane w dwóch odsłonach, miał na uwadze przede wszystkim potrzebę zwiększenia areału upraw roślin białkowych, aby częściowo zapewnić krajowe źródła białkowych surowców paszowych. Dobrze wiemy, jaka jest obecnie sytuacja. Tutaj musimy oczywiście wyważyć pewne racje między tymi pracami, które mam nadzieję pomogą nam właśnie to bezpieczeństwo białkowe i zwiększenie krajowych źródeł białka zapewnić. Z drugiej strony także te głosy różnego rodzaju branż, które ostatnio szczególnie mocno przetoczyły się przy okazji ustawy o paszach i przedłużeniu moratorium na zakaz stosowania pasz GMO. Oczywiście tutaj nasze stanowisko się w tej kwestii nie zmienia, ale tak jak powiedziałam, bierzemy pod uwagę realia, w których funkcjonujemy. Dlatego mam nadzieję, że uda nam się znaleźć pewne odpowiedzi, które pozwolą nam na wdrożenie alternatywnych rozwiązań, które później będą mogły być stosowane w produkcji rolno-spożywczej. Oczywiście wszyscy dobrze wiemy, że ten problem rodzimych źródeł białka nie dotyczy tylko Polski, bo to jest problem, można powiedzieć, dotyczący także innych państw Unii Europejskiej. Tutaj w tej sprawie toczyły się też dyskusje w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. I dobrze wiemy, że tutaj w tej kwestii nie jesteśmy odosobnieni. Temat ten był też podniesiony w strategii Od pola do stołu. Dlatego tym bardziej myślę, że warto i tym bardziej myślę, że ta dzisiejsza dyskusja
będzie bardzo cenna, bo zależy nam na tym, żeby faktycznie wypracować takie rozwiązania, narzędzia pomocowe, które pozwolą nam zwiększyć ten udział rodzimych źródeł białka, żeby też ta dyskusja, powiedzmy sobie szczerze, nie była taką dyskusją, która powraca tylko co kilka lat, kiedy przychodzi czas zakończenia tego, wygaśnięcia tego moratorium i znowu zastanawiamy się, co zrobić i dlaczego jeszcze nie jesteśmy w stanie właśnie tych założeń naszych zrealizować. W związku z tym bardzo liczę na to dzisiejsze spotkanie, na te dyskusje, które mam nadzieję się przerodzą też w pewne propozycje rozwiązań, w pewne pomysły, które pomogą nam te działania jak najszybciej wdrożyć. I oczywiście z mojej strony dziękuję bardzo za to spotkanie. Życzę owocnej dyskusji, której też z wielką ciekawością jako ministerstwo będziemy się przysłuchiwać. Mam nadzieję, tak jak powiedziałam, że uda się te wszystkie rozwiązania, które będą proponowane, które będą dyskutowane, później przenieść już na grunt taki bardzo praktyczny. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz, drodzy Państwo, będzie czas na to, żeby przedstawić z kolejnych obszarów te wyniki. Tutaj, drodzy Państwo, przy okazji, przepraszam, jeszcze cieszę się, że dołączyła do nas pani Katarzyna Panasiewicz, którą też witam bardzo serdecznie. Gdzieś uciekło mi tutaj pani przedstawienie, a pani jest tutaj kierownikiem obszaru trzeciego. Ale jako pierwszą osobę w tej części związaną z przedstawieniem wyników poproszę pana profesora Jerzego Księżaka o zaprezentowanie przygotowanych materiałów do naszego spotkania. Widzimy tu już, tak, że panie profesorze... Coś, Jola, możesz, bo coś nie tak poszło. Panie profesorze, prosimy na pełny ekran. Będzie wtedy to sprawnie. Prosimy na pełny ekran i włączyć mikrofon. Tak jak robiliśmy to, panie profesorze. Może pomóc, panie profesorze, czy tutaj, tylko proszę włączyć mikrofon z lewej strony na dole, ikonka mikrofonu, bo pana nie słyszymy. Dobrze. Jeszcze ma pan włączony. Panie profesorze, może włączy pan mikrofon, może nawet tak zostać, jak teraz jest, bo widzimy wszyscy ten slajd, jest udostępniony, także ewentualnie będzie pan przewijał, tak? Tylko, że... Nie tylko, musi być pełnoekranowy. Dwa razy, jak pan kliknie na niego. To ja będę tu u siebie. Dobrze, panie Rafale, słyszy mnie pan? Teraz słyszę, myślę, że pana wszyscy słyszą. Możemy po prostu zacząć. Panie profesorze, oddaję panu... Dobrze. Dobrze. Szanowna pani minister, szanowni państwo posłowie, jest mi bardzo, bardzo miło, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu, w spotkaniu dotyczącym ważnego problemu, problemu białka paszowego. Problem deficytu białka paszowego w Polsce i nie tylko w Polsce i w Europie, tak jak była uprzejma zaznaczyć pani minister, jest znany
znany od bardzo dawna. W latach 80. w okresie zimnej wojny próbowano ten problem złagodzić. Wtedy wzrosła bardzo znacznie powierzchnia uprawy roślin strączkowych w Polsce, również i w Europie. Natomiast po przemianach w latach 80. w Polsce, na początku lat 90. powierzchnia roślin strączkowych w Polsce zmniejszyła się mniej więcej trzykrotnie. Na początku lat 90. pracownicy zajmujący się roślinami strączkowymi próbowali zainteresować resort naszego, kierownictwo naszego resortu i odbyło się takie spotkanie w Radzikowie, gdzie uczestniczyli pracownicy zajmujący się roślinami strączkowymi. Efektem tego spotkania było pismo skierowane do pana ministra, a wtedy ministrem rolnictwa był pan Kalinowski. Później były raporty składane również do ministerstwa i od 2010 roku, w efekcie tych działań, od 2010 roku w Polsce rozpoczęto dwukierunkowe działanie. Uruchomiono program badawczy, jak i również wprowadzono dopłaty do roślin strączkowych. Według mojej wiedzy jest to jedyny kraj, w którym tak podjęto takie działanie. Efektem tego działania było też uruchomienie czy wprowadzenie programu wieloletniego, którą uchwałą z 2015 roku, gdzie tytuł tego programu jest zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego do produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Celem głównym tego programu jest stworzenie możliwości do zwiększenia bezpieczeństwa bezpieczeństwa białkowego kraju na cele paszowe i żywnościowe w warunkach zrównoważonego rozwoju. Ja chciałem tu jeszcze zwrócić tylko uwagę na słowo w warunkach zrównoważonego rozwoju, dlatego że rośliny strączkowe to nie tylko białko paszowe, ale również oddziaływanie na środowisko glebowe. Dla przypomnienia tylko powiem, że jest to masa organiczna, która charakteryzuje dodatni bilans masy organicznej tej gatunki, jak również poprawa struktury gleby. Określono 6 celów szczegółowych. Pozwolicie Państwo, że ja tych celów szczegółowych nie będę przedstawiał. Przedstawią kierownicy poszczególnych obszarów. Zrobią to lepiej na pewno niż ja. Ja tylko zwrócę uwagę na ostatni cel, mianowicie, że celem tego programu było również upowszechnianie wiedzy i wdrażanie do praktyki rolniczej wyników badań uzyskanych w trakcie realizacji programu. Ze względów merytorycznych, ale też i organizacyjnych, cały program podzielono na 6 obszarów. Pierwszy obszar to była koordynacja działań i koordynację działań powierzono naszemu instytutowi. Natomiast drugi obszar dotyczył genetyki, spraw zagadnień genetyki i hodowli roślin oraz ulepszania wartości odmian roślin strączkowych. Kierownikiem tego obszaru jest pan profesor Wojciech Święcicki z Instytutu Genetyki Roślin w Poznaniu. Trzeci obszar dotyczył agrotechnicznych sposobów zwiększenia wykorzystania potencjału biologicznego roślin strączkowych, ale uwzględniano również tutaj możliwości uprawy roślin strączkowych w różnych warunkach agroekologicznych, jak również możliwości wprowadzenia uprawy uproszczonej, jak i również uprawy siewu bezpośredniego czy też siewu pasowego. Przez wiele lat kierował tym programem pan profesor Jerzy Szukała, natomiast teraz od kilku miesięcy kierownikiem tego programu jest pani Kasia Panasiewicz. Obszar czwarty dotyczył możliwości wykorzystania krajowego białka paszowego w żywieniu zwierząt monogastrycznych. Zagadnienia tutaj obejmowały m.in. monitoring nasion roślin strączkowych produkowanych w Polsce, jak i również możliwości wykorzystania tych nasion w żywieniu zwierząt monogastrycznych bez zmniejszenia przyrostów, jak i również oceny ekonomicznej tych nasion. Kierownikiem przez wiele lat był pan profesor Andrzej Rytkowski, a teraz od kilku miesięcy jest pani doktor Anitka Zaworska. Piąty obszar dotyczył doskonalenia i rozwoju systemu obrotu rynkowego nasion roślin strączkowych, ale również monitoring rynku, kreowanie modelowej stymulacji rozwoju popytu, jak i również ocena ekonomiczna uprawy roślin strączkowych. Tym obszarem kieruje pan profesor Michał Jerzak.
I ostatni obszar, obszar szósty, dotyczył trwałych użytków zielonych, dotyczył, obejmował możliwość wykorzystania, zwiększenia potencjału paszowego z trwałych użytków zielonych poprzez podsiew roślinami bobowatymi, jak i również podsiew gatunkami i odmianami traw o zwiększonej zawartości cukru, które wpływają na korzystnie na jakość paszy, jak i również na możliwość jej zakiszania. I bardzo krótko teraz efekty realizacji programu. Wykonawcy programu uczestniczyli w kilku posiedzeniach Komisji Rolnictwa, jak i również podkomisji, gdzie przedstawialiśmy wyniki, jak i rezultaty i wnioski z działania i realizacji programu. Zostało opublikowane ponad 100 prac naukowych, opublikowane zostało ponad 60 artykułów popularno-naukowych w prasie dostępnej, w ważniejszych takich wydawnictwach dotyczących, związanych z rolnictwem. Wykonano ponad 13 tysięcy analiz fizjologicznych i molekularnych. Zostały zarejestrowane nowe odmiany, odmiany plenniejsze, odznaczające się mniejszą zdolnością na wyleganie w przypadku grochu, czy też odmiany, które się charakteryzują mniejszą zawartością substancji antyżywieniowych, jak to rolnicy mówią, w przypadku łubinu żółtego i wąskolistnego, tak zwane odmiany wysłodzone. Zostało opracowane około 80 technologii uprawy roślin strączkowych dopasowanych do warunków agroekologicznych naszego kraju dla wszystkich praktycznie rzecz biorąc gatunków roślin strączkowych. Opracowano również 18 receptur koncentratów wysokobiałkowych, 33 receptury mieszanek pełnoporcjowych, jak i również opracowano 5 założeń metodycznych funkcjonowania rynku. Również opracowano 2 modele funkcjonowania rynku. Zaproponowano również wprowadzenie narodowego wskaźnika białka roślinnego, jak i również opracowano skład mieszanek na trwałe użytki zielone. Odbyło się, czy przeprowadzono ponad 80 szkoleń, w których uczestniczyło około 7,5 tysiąca rolników. Przygotowano również filmy instruktażowe, ulotki, które w tej chwili są już rozprowadzane do ośrodków doradztwa rolniczego. W ostatnim roku odbyło się też sporo webinariów, których wcześniej nie robiliśmy, ale wiadomo dlaczego. Tak to musieliśmy w tym roku postępować. I teraz czym się interesowali przede wszystkim rolnicy w czasie tych spotkań? Przede wszystkim interesowali się nowymi odmianami roślin strączkowych, interesowali się bardzo mocno możliwością wprowadzenia obszar uproszczeń w uprawie tych roślin, jak i również możliwością wprowadzenia uprawy pasowej. Bardzo dużo zawsze emocji wzbudzały możliwości zastosowania nasion w żywieniu zwierząt, jak i również organizacja skupu, obrotu nasionami roślin strączkowych, jak również opłacalności. Natomiast problemy takie ważniejsze, które zgłaszali rolnicy w czasie tych spotkań, to dotyczyły możliwości sprzedaży nasion, opłacalności produkcji, jak i również herbicydów, głównie w ubinach, których jest bardzo mało. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy Panie Profesorze. Proszę wyłączyć tylko udostępnianie ekranu. Tam jest ten czerwone takie pole. Stop, nie? O, super. Jesteśmy w takim razie. Drodzy Państwo, to prosimy o kolejną osobę, pana profesora Siedzickiego, o zaprezentowanie. Pan profesor był kierownikiem obszaru drugiego. Prosimy w takim razie pana profesora o prezentację. Panie profesorze, proszę też włączyć o pełny ekran, w sensie teraz na prezentacji. Znów pokaz slajdów, tak, mogło być, tak być. Nie chować, tylko po lewej stronie ma pan taką ikonkę. Jest dobrze? To znaczy nie, no jakby pan dał na pełny ekran, w sensie F5 jakby pan wcisnął, albo ewentualnie po lewej stronie, profesorze. Po lewej stronie. No dobrze, no może też tak być, nie? Jeżeli to panu pasuje. Ja widzę na pełnym ekranie. No dobrze, no my a, widzimy to. Dobrze, to możemy i też w taki sposób, bez problemu. Ten obszar badań dotyczył, jak widać, nowych metod i technik dla ulepszania wartości odmian roślin strączkowych. Wykonawcą głównym Instytut Genetyki Roślin w Poznaniu.
Obszar obejmował 6 zadań we współpracy z 2 uniwersytetami, z Instytutem Fizjologii Roślin PAN w Krakowie oraz firmą hodowla roślin Szczelce z grupy IHAR, ale także współpracowaliśmy w realizacji badań z tak wspaniałymi firmami jak Poznańska Hodowla, jak Danko czy też Smolice. Celem głównym tych badań było opracowanie nowych metod i technik uwzględniających ulepszanie procesów fizjologicznych roślin, wpływających na cechy plonotwórcze, jakość nasion i zwiększających efektywność hodowli odmian. Jak widać, odbiorcami tutaj byli bezpośredni, mieli być nie rolnicy, ale hodowla twórcy odmian. Obszar obejmował 6 zadań, 2 dotyczyły możliwości ulepszania jakości nasion poprzez obniżenie zawartości związków antyżywieniowych, takich jak oligosacharydy z rodziny rafinozy, czy też obniżenie zawartości alkaloidów. 2 tematy dotyczyły opracowania nowych metod hodowli, poszukiwania nowej zmienności i 2 zagadnień fizjologicznych, a konkretnie możliwości ulepszenia sprawności procesów fizjologicznych roślin, bo tu widzimy możliwości poprawienia plonowania tej grupy roślin. A więc w skrócie, badania dotyczyły możliwości poprawienia plonu i jego jakości poprzez ulepszenie, zmniejszenie zawartości związków antyżywieniowych, odporności na choroby, odporności na stresy abiotyczne, poprawienia sprawności procesów fizjologicznych, dalej poszerzenia zmienności materiałów wyjściowych i opracowania nowych metod hodowli. Ja często porównuje ideotyp odmiany hodowca, stawia sobie jakiś cel, mówi o modelu odmiany, do którego chce dążyć. Ale tak się dzieje ze względu na długotrwały proces hodowli, że ten model często przesuwa się, zmieniają się wartości i właściwości wymagane, bo zmienia się rynek, zmieniają się warunki środowiskowe, zmieniają się wymagania rolnika, konsumenta. Ja dlatego często ten ideotyp odmiany, ten model docelowy porównuje do uciekającej tarczy, ale także można go porównać do liny z wieloma włóknami, gdzie każde włókno to odrębna cecha, ale ważny jest ten rdzeń włókien, czyli najważniejsze cechy, jakie w danym gatunku powinno się ulepszyć. Przepraszam. I teraz jeżeli chodzi o wyniki. Jeżeli chodzi o możliwości poprawienia jakości nasion przez zmniejszenie zawartości substancji antyżywieniowych, to ważne są 2 grupy, oligosacharydy z grupy rafinos i alkaloidy w łubinach. I u grochu zidentyfikowano geny odpowiedzialne za poziom oligosacharydów. Dalej, co jest bardzo ciekawe i nowe, wyselekcjonowane formy o tak zwanym fasolowym składzie jakościowym. Z grupy rafinos występują rafinozy, stafioza i werbaskoza u grochu w stosunku 1:2:3, natomiast ten korzystny skład fasola ma odwrócone proporcje między stachiozą a werbaskozą, obniżoną zawartość najbardziej szkodliwej werbaskozy i taki genotyp udało się wyselekcjonować. Co bardzo ważne w przypadku obniżania zawartości tej grupy substancji, okazało się na szczęście, że obniżanie zawartości nie powoduje degradacji fizjologicznej nasion. Dodatkowo u łubinu wąskolistnego wykazano możliwość zmniejszenia zawartości rafinos, tych szkodliwych cukrów, na rzecz mniej szkodliwych galaktozylocyklitoli. Dotychczasowy z kolei postęp w hodowli tzw. słodkich, niskoalkaloidowych odmian łubinów uzyskano dzięki wykorzystaniu materiałów wyjściowych kolekcyjnych, natomiast dalsze obniżenie zawartości już do poziomu tysięcznych części, proszę zobaczyć, mówiliśmy kiedyś o 2-zerowych rzepakach, ja myślę, że niedługo będziemy mówili o 3-zerowych łubinach, jeżeli chodzi o obniżenie zawartości alkaloidów i to możliwe okaże się dzięki poznaniu sposobu dziedziczenia nie tylko zawartości ogólnej, ale także składu jakościowego. Możliwe będzie prawdopodobnie wyeliminowanie pojedynczych tych głównych alkaloidów. Z kolei w badaniach mechanizmów regulujących szlak biosyntezy alkaloidów wykazano ich odrębność poszczególnych gatunków, to ma znaczenie metodyczne, bo okazuje się, że trzeba zupełnie odrębnie traktować
zupełnie odrębnie postępować w hodowli każdego z uprawnych gatunków łubin. Dla jednej z groźniejszych chorób u grochu określono, które geny uczestniczą w odpowiedzi odpornościowej na porażanie patogenem wywołującym tę chorobę. Jeżeli chodzi o nowe metody hodowli ustrączkowych, trudno jest wprowadzanie nowych metod, szczególnie tych skracających proces hodowli dążących do uzyskania większej liczby pokoleń w roku, ponieważ gatunki te są oporne na uprawę w nietypowych, sztucznych warunkach. Ale okazało się, że jednak jest to możliwe. Myśmy opracowali dla łubinów trzech, dla grochu i bobiku, metodykę pojedynczych nasion połączoną z kulturą zarodków in vitro i dzięki temu możliwe jest uzyskanie przynajmniej 8 pokoleń w ciągu 5 lat, dla niektórych gatunków nawet 4 pokoleń w roku. Z kolei dla bobiku opracowano i wdrożono do praktyki hodowlanej metody hodowli odmian syntetycznych, wytworzono linie wsobne dające wysoki efekt heterozji i określono stopień obcozapylenia. Jedną z ciekawszych obszarów są krzyżowania oddalone, zarówno międzygatunkowe, a czasami nawet międzyrodzajowe, w których dąży się do połączenia wartościowych cech istniejących w gatunkach macierzystych lub też wytworzenie nowych cech, dąży się do wytworzenia nowych cech w efekcie rekombinacji genów dla wytworzenia nieznanej zmienności. Jest to pasjonujące, ale tak jak pasjonujące, tak bardzo trudne. Nam udało się wykazać, że w strączkowych najbardziej realne będzie wytworzenie mieszańców łubinu białego z wąskolistym, ale także grochu z lędźwianem. Jedną z większych wad roślin strączkowych do wszystkich gatunków jest przedwczesne opadanie organów generatywnych, czyli zawiązków, w konsekwencji zawiązków strąków, co oczywiście ma silny wpływ na obniżenie klonowania. I prowadzone badania na poziomie molekularnym pozwoliły wytypować szereg cząstek regulatorowych, kluczowych dla klonowania, w tym wpływających na rozwój kwiatów i strąków, ale także na tolerancję na suszę. Kontrola i Przepraszam, panie profesorze, bo najprawdopodobniej nie zmieniają się slajdy. Może pan teraz. Się. U pana, ale my cały czas widzimy ten sam. Może pan w programie, tam gdzie ma pan otworzone okienko, teraz tam gdzie jakby pan mógł po prostu przejść do niżej. Może pan tam zobaczyć. Myszką proszę tam podejść na slajd, żeby się wyświetlił. Chyba nie. Zmienił pan slajd? No, zmieniamy. Ja wiem, ale... Ja rozumiem, ale państwo nie udostępniacie nam tego, co państwo zmieniacie. Może pan jeszcze raz zejść na dół na ten zielony przycisk i spróbować jeszcze raz udostępnić? Panie profesorze? Tak, próbuję. O, teraz jesteśmy na ostatnim slajdzie. No. Tak. Widać? O, dobrze. Dobra. Super. Teraz jest bardzo dobrze. To proszę ten slajd, który jest teraz aktualny. Dobrze? Tak, to właśnie ten. Super. Wracam do problemu opadania organów generatywnych. Przeprowadzane badania na poziomie molekularnym pozwoliły wytypować szereg cząstek regulatorowych kluczowych dla klonowania, w tym wpływających na rozwój organów generatywnych, a także tolerancji na suszę. Kontrola ich aktywności zapobiega negatywnym przyczynom ograniczającym produktywność roślin. Jest to wynik bardzo istotny dla badań nad ograniczeniem opadania organów generatywnych. Równolegle w tym celu wytypowano, w celu obniżenia opadania organów generatywnych wytypowano także kilka stymulatorów wzrostu, na przykład asasi, których opryski mają wpływ na zmniejszenie opadania kwiatów, ale oczywiście wymaga to potwierdzenia w doświadczeniach łanowych, aby mogło być zastosowane w praktyce. Zmienia się slajd? Chyba. Tak, wszystko jest dobrze. Wszystko tak, jest dobrze, panie profesorze. Jeżeli chodzi o problemy fizjologiczne, tu chciałbym zwrócić uwagę, że dotychczasowy postęp w hodowli odmian właściwie wszystkich gatunków uprawianych
na nasiona, na ziarno osiągnięto dzięki poprawieniu indeksu żniwnego, czyli dzięki zwiększonemu rozwojowi części generatywnych kosztem masy wegetatywnej. Naszym zdaniem duże rezerwy tkwią w sprawności procesów fizjologicznych i prace nad tym zagadnieniem wykazały możliwość zwiększenia produktywności ubinów, bobiku, grochu poprzez testowanie w hodowli wskaźników sugerujących intensywny przebieg procesów fizjologicznych. Tych wskaźników jest przynajmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt, ale myśmy wybrali między 2 a 5 takich najbardziej decydujących, najbardziej pokazujących możliwości poprawienia sprawności tych procesów, a więc określenia przepływu elektronów przeliczeni na powierzchni fotosyntezującej próbki, a także aktywnego centrum reakcji fotoukładu PS2. Realne szanse polegają na tym, że po pierwsze wykazano zmienność materiałów wyjściowych, ale także jest to możliwe dzięki temu, że hodowca ma do dyspozycji mobilną aparaturę polową, z którą może w polu prowadzić selekcję w materiałach, nie niszcząc materiału roślinnego. W uzupełnieniu wykazaliśmy, że dla wysokości jakości uzyskanego plonu istotne znaczenie ma nie tylko efektywność asymilacji dwutlenku węgla, ale także wykorzystania energii promienistej, wody, składników mineralnych i aktywności bakterii rizobium. Kompleksowe uwzględnienie tych wyników pozwala znaleźć genotypy fizjologicznie efektywniejsze o zwiększonych zdolnościach adaptacyjnych i wydaje się, że przynajmniej na poziomie 20% uwzględniając te problemy fizjologiczne można zwiększyć plonowanie obecnych odmian. Przy okazji dla oceny aktywności bakterii rizobium wiążących azot przydatna może być opracowana prosta metoda określenia udziału azotu w nasionach pochodzącego z biologicznego wiązania. I na zakończenie dorobek publikacyjny to są, tak powiem, stałe pozostałości, z których po programie, z których korzystać mogą hodowcy w bieżących pracach. 26 publikacji oryginalnych i 64 prezentacje na seminariach, konferencjach, sympozjach i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze za przedstawienie. Teraz może przejdziemy do kolejnego obszaru. I tutaj prosiłbym właśnie panią doktor Katarzynę Panasiewicz o przedstawienie obszaru trzeciego. Pani kierownik. Czy jest widoczna prezentacja, bo nie widzę? W formie takiej roboczej. Teraz trzeba byłoby pełną... O, teraz mamy pełny ekran i swobodnie teraz pani wystarczy, że zmienia u siebie. My też widzimy, jak będzie problem, będę sygnalizował. Dobrze? Dobrze, tak. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Tematyką obszaru trzeciego jest agrotechniczne sposoby zwiększania wykorzystania potencjału biologicznego roślin strączkowych w aspekcie efektów produkcyjnych, środowiskowych i ekonomicznych. Głównym wykonawcą był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a celem naszego obszaru głównym to opracowanie dla praktyki rolniczej naukowych podstaw z zakresu agrotechniki roślin strączkowych opartych na nowych technologiach uprawy wpływających na większe wykorzystanie potencjału biologicznego roślin strączkowych, opłacalność uprawy, a w konsekwencji sprzyjających zwiększeniu powierzchni uprawy w kraju prowadzącego do ograniczania importu poekstrakcyjnej śruty sojowej. No niestety mi się tu prezentacja nie przesuwa. Oj. Przesuwa się. Tak, nam się jest. Przesunęła. Dobrze, tak. Dobrze. Teraz mamy slajd współpraca w ramach poszczególnych zadań. Dobrze, dziękuję. W takim razie, Szanowni Państwo, badania realizowaliśmy we współpracy z licznymi jednostkami, które macie Państwo tutaj wyświetlone. To było 6 jednostek naukowych oraz 2 jednostki hodowlane, które realizowały w odpowiednich zadaniach właśnie swoje badania. Główny cel zrealizowano
w ramach 6 zadań, jak Państwo sami zaraz będziecie mieli okazję zobaczyć, były to bardzo wieloaspektowe badania. W pierwszym zadaniu naszym celem było opracowanie nowych, ekonomicznie uzasadnionych technologii uprawy podnoszących metodami agrotechnicznymi wielkość i jakość plonów bobiku, winu białego i soi w warunkach rolnictwa zrównoważonego. Realizacja celu nastąpiła poprzez określenie wpływu następczego bobiku, winu białego i soi na wydajność zmianowań z różnym udziałem zbóż, określenie skuteczności stosowania krajowych i zagranicznych szczepionek bakteryjnych, ilości azotu związanego z powietrza przez badane gatunki oraz ilości azotu pozostawianego dla roślin następczych, a także określenie wpływu zmienności maternalnej, czyli rozmieszczenia nasion na roślinie, desykacji, a więc wyrównania dojrzewania roślin, terminu zbioru oraz długości okresu przechowywania na jakość materiału siewnego roślin strączkowych. Łącznie było to 107 doświadczeń polowych i naprawdę można powiedzieć, że setki doświadczeń laboratoryjnych. Wyników mamy bardzo dużo, oczywiście tutaj czasu nie mamy na to, żeby wszystkie je omówić, stąd skupię się tylko na tych najważniejszych, a więc wartość roślin strączkowych niezależnie od wyboru uprawianego gatunku przejawia się zarówno w wysokości plonu nasion, ale również dzięki wartości nawozowej resztek pozbiorowych jako istotny efekt następczy w płodozmianie. Ponadto wprowadzanie do praktyki rolniczej uzasadnionych zmianowań z udziałem roślin strączkowych przyczynia się do znacznego ograniczenia stosowania nawozów, szczególnie azotowych, co jest zgodne z ideą rolnictwa zrównoważonego. Analiza ekonomiczna uprawy łubinu białego w zmianowaniu z 75% udziałem zbóż wykazała najwyższy dochód rolniczy w uprawie tradycyjnej, najmniej opłacalny okazał się siew bezpośredni. Z kolei w przypadku uprawy soi w zmianowaniu z 50% udziałem zbóż najwyższy dochód rolniczy uzyskano w siewie bezpośrednim. Co ważne, no to o dochodzie rolniczym w uprawie soi również decydował poziom jej plonowania, ale jak i też również wyższy koszt zakupu materiału siewnego. I zadanie drugie, którego celem było określenie efektów produkcji nasion roślin strączkowych w uprawie konserwującej, spełniającej wymogi rolnictwa zrównoważonego z uwzględnieniem racjonalniejszego wykorzystania warunków siedliskowych z ukierunkowaniem na powstrzymanie degradacji gleb i wypełnienie obowiązku stosowania integrowanej ochrony. Spójrzmy, łącznie 41 doświadczeń. No i tutaj najważniejsze rezultaty, no to zastosowanie międzyplonów nie miało wpływu na plonowanie bobiku łubinu białego i łubinu wąskolistnego, biorąc pod uwagę niższe koszty przy uprawie konserwującej, a więc tej pasowej, można stwierdzić, że nadaje się ona do stosowania w uprawie tych gatunków. Uprawa uproszczona oraz siew pasowy mogą być z powodzeniem stosowane w uprawach bobiku łubinu białego i wąskolistnego oraz soi, nie powodując obniżki ich plonowania. Najbardziej opłacalny w uprawie bobiku i łubinu wąskolistnego okazał się wariant z siewem pasowym, ściernisko w grochu siewnym i soi, uprawa tradycyjna orkowa, natomiast dla łubinu białego uprawa uproszczona z siewem pasowym, a więc ten strip tillage w rzędy co 33 cm. Spośród gatunków najbardziej opłacalna była uprawa grochu siewnego, a najmniej łubinu wąskolistnego. I kolejne zadanie, zadanie trzecie, którego celem była waloryzacja warunków siedliskowych kraju do uprawy roślin strączkowych, uwzględniająca określenie wpływu terminu i gęstości siewu w kształtowaniu struktury łanu, wielkości i jakości plonu nasion, najplenniejszych odmian wybranych gatunków roślin strączkowych w różnych regionach kraju oraz zwiększenie metodami agrotechnicznymi wykorzystania potencjału biologicznego najplenniejszych odmian grochu, bobiku, łubinu i soi. No i tu widzimy, ile tych doświadczeń też udało nam się przeprowadzić. Tutaj w ramach właśnie zadania trzeciego wyniki badań pozwoliły na precyzyjne rozpoznanie interakcji genotypowo-środowiskowej dla badanych gatunków roślin strączkowych. Prowadzone badania wskazują na znaczne zróżnicowanie plonów nasion oraz białka testowanych gatunków roślin strączkowych, a więc grochu siewnego, bobiku, łubinu białego oraz soi, w zależności od regionu kraju.
Stąd zalecane dotychczas przez hodowców ilości wysiewu poszczególnych gatunków roślin strączkowych w naszej opinii powinny zostać zweryfikowane i odpowiednio dostosowane do regionu kraju. I zadanie czwarte, którego celem była ocena wpływu stosowania bioregulatorów i nawozów dolistnych na produkcyjność i jakość nasion strączkowych poprzez określenie optymalnej dawki i sposobu zastosowania w uprawie, ocena zdrowotności poszczególnych części anatomicznych nasion bobiku, grochu siewnego, łubinu oraz soi, ocena potencjału toksynotwórczego grzybów z rodzaju fusarium zasiedlających anatomiczne części nasion. Badania te realizowaliśmy zarówno jako właśnie doświadczenia ścisłe, łanowe, ale też prawie, no, możemy powiedzieć, setki doświadczeń laboratoryjnych. I rezultaty. Badania nad możliwością zastosowania bioregulatorów wykazały najlepsze efekty w uprawie grochu. Nie odnotowano natomiast takiego wpływu w przypadku łubinu białego oraz soi. Nasiona grochu i bobiku były w mniejszym stopniu zasiedlane przez grzyby aniżeli nasiona soi, przy czym nasiona soi pochodzące ze wszystkich regionów Polski były zasiedlane przez grzyby z rodzaju fusarium. Nie wykazano jednoznacznego wpływu badanych czynników agrotechnicznych na zasiedlanie nasion grzybami. Stwierdzono, że większe znaczenie miała lokalizacja upraw, a więc warunki meteorologiczne. I tutaj takie mamy zalecenie, tak, że w miarę zwiększenia powierzchni uprawy roślin strączkowych wskazane jest wprowadzenie monitoringu zdrowotności upraw, co pozwoli we właściwym czasie zapobiec ograniczaniu występowania groźnych patogenów. I piąte zadanie, określenie możliwości uprawy ozimych form roślin strączkowych, uprawy pasowej oraz efektów stosowania hydrożeli w warunkach agroklimatycznych Polski. Łącznie były to doświadczenia polowe oraz doświadczenia laboratoryjne, które wskazują tutaj, że badania na to określenie możliwości upraw ozimych form roślin strączkowych wykazały, że rośliny grochu okazały się bardziej odporne na niską temperaturę w okresie zimowania niż bobiku. Jednak bobik tworzy większą biomasę i to myślę, że jakby przechyliło tą szalę. Dotychczasowe wyniki badań nie pozwalają na ten moment na sformułowanie jednoznacznych zaleceń dla praktyki, stąd konieczne jest, zwłaszcza w kontekście ocieplania się klimatu, kontynuowanie badań nad poszukiwaniem najbardziej przydatnych do uprawy odmian ozimych grochu i bobiku. Zastosowanie hydrożelu w stosunku do obiektu bez stosowania środku poprawiającego stan uwilgotnienia gleby przyczyniło się tylko w niewielkim stopniu do poprawy plonowania ocenianych gatunków. I ostatnie zadanie, zadanie 3.6, jego celem było opracowanie agrotechnicznych zasad uprawy soi w różnych warunkach siedliskowych oraz określenie uzasadnionego ekonomicznie równoleżnikowego zasięgu uprawy soi w Polsce. Tak jak Państwo widzicie, prowadziliśmy 62 doświadczenia polowe praktycznie na terenie całego kraju i najważniejsze badania, tu wyniki, tak, rezultaty, więc badania nad opracowaniem technologii uprawy soi z uwzględnieniem warunków regionalnych kraju wykazały przydatność soi do uprawy w warunkach Polski pod warunkiem właściwie tego doboru odpowiedniej odmiany i terminu siewu dla regionu. Co ważne, uzyskane rezultaty w większości regionów wykazały, że nawożenie azotem w dawce 30 bądź też 60 kg zwiększa plon nasion. Jednak przyrost plonu nasion nie rekompensuje kosztów zakupu nawozu azotowego i jego wymiaru. Najwyższy plon nasion odmiany Merlin uzyskano w uprawie tradycyjnej w większości regionów, więc dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, podkarpackim. Natomiast najbardziej opłacalna była uprawa soi odmiany Merlin w systemie tradycyjnym w regionie podkarpackim, w systemie uproszczonym w regionie dolnośląskim i lubelskim, a w kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim uprawa w systemie bezorkowym. Szanowni Państwo, jeszcze dosłownie sekundę, chciałam tylko pokazać, że zainteresowanie programem było bardzo duże. Przeprowadziliśmy 100 seminariów łącznie z webinariami w ostatnim czasie. Jeżeli spojrzycie Państwo na mapkę, no to była to cała Polska. Do tej pory mamy wiele zapytań od rolników, także myślę, że rolnicy są gotowi do uprawy
tych roślin, a w ciągu tych wszystkich szkoleń zobaczmy, że uczestniczyło prawie 6,5 tysiąca osób, także mam nadzieję, że będziemy rozwijać się dalej i również badania będą się toczyły dalej. Dziękuję serdecznie. To wszystko z mojej strony. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pani doktor. Teraz dalsza część prezentacji. Zapraszam panią Anitę Zaworską-Zakrzewską z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z Katedry Żywienia Zwierząt, kierownika obszaru czwartego. Dziękuję panie Rafale za przedstawienie. Proszę tylko potwierdzenie, czy widać prezentację? Tak, widać. Dziękuję, widać. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, tutaj w imieniu całego zespołu pragnę przedstawić właśnie wnioski, wyniki obszaru czwartego, którego, jak już wspomniał pan profesor Księżak, przez wiele lat był pan profesor Andrzej Rutkowski i celem tego obszaru w ramach programu wieloletniego było zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla drobiu i świń poprzez właściwe skarmianie tych zwierząt i uzyskanie produktów zwierzęcych wysokiej jakości. W ramach tego obszaru przeprowadzone zostały badania chemicznie na łącznie 372 odmianach roślin bobowatych, a także innych krajowych źródłach białka i tutaj mam na myśli pasze rzepakowe, czy też wywary zbożowe, drożdże paszowe, czy białko ziemniaka. Tak. Ponadto całość badań, jeżeli chodzi o tą część żywieniową, zostało zrealizowane w 78 doświadczeniach ścisłych, zarówno z wykorzystaniem rosnących grup trzody chlewnej, tutaj zarówno były to prosięta odsadzone, warchlaki, jak i tuczniki i w przypadku drobiu były to grupy produkcyjne wzrostowe indyków rzeźnych, brojlerów rzeźnych, kurcząt rzeźnych, brojlerów, kurniosek, kaczek czy gęsi. Wszystkie te badania, drodzy państwo, zostały przeprowadzone zarówno u rolników indywidualnych w gospodarstwach rolnych, jak i z wykorzystaniem zaplecza badawczego jednostek naukowych, które tutaj państwo też widzicie na przeźroczu przy współpracy z jednostką olsztyńską, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, z Instytutem Fizjologii Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie, jak i Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, przy współpracy także z jedną z wytwórni pasz lokalną, która bazowała na komponentach tutaj wykorzystywanych w swojej wytwórni bez modyfikacji genetycznej. Podobnie jak w wcześniejszym obszarze, także i w obszarze czwartym całość badań została podzielona na sześć zadań. Pierwszym z nich, celem tego pierwszego zadania było monitorowanie parametrów żywieniowych nowych odmian roślin pastewnych, roślin strączkowych poprzez analizy chemiczne i badania biologiczne strawnościowe na zwierzętach. I krótkie wnioski, drodzy państwo, uzyskane rezultaty tych badań pokazują nam przede wszystkim, że dane tabularyczne, które są w normach żywienia, czy też drobiu z 2005, czy świń, że te dane wartości co do składu chemicznego są nieaktualne. Obecne odmiany, te nowe odmiany charakteryzują się już jakby no nieco innym składem chemicznym i to przede wszystkim może wynikać właśnie tutaj ze wspomnianych wcześniej przez panią Katarzynę Panasiewicz zmieniających się warunków klimatycznych, tak, jak i także zastosowań agrotechnicznych. Ponadto, przepraszam bardzo, ale widzę tutaj, że w prezentacji pani Agata Lecewicz dokonuje jakichś tutaj zmian czy zapisków, tak? Prosiłabym, żeby ta prezentacja pozostała na ekranie chwili obecnej dla wszystkich. Proszę nie próbować z Zoomem, gdyż mając udostępnianie, możecie państwo również takie rzeczy sobie zaznaczać, także prosimy wysłuchać prezentacji do końca. Tak, tutaj mając, drodzy państwo, właśnie na uwadze to, że te wartości, tak, składu, jeżeli chodzi o skład chemiczny, wartości pokarmowe, należy właśnie za każdym razem wziąć pod uwagę tą ewentualną zmienność w składzie chemicznym, która występuje, tak, czy też właśnie wykonać analizy chemiczne, brając pod uwagę właśnie krajowe źródła białka przy bilansowaniu dawek, tak, pokarmowych dla świń, dla drobiu, zarówno pod względem białka, a tutaj w szczególności oczywiście myślę o aminokwasach strawnych, aminokwasach egzogennych, jak także poziomu energii.
I w związku z tym, drodzy Państwo, biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań, oczywiście nie mamy takiego tutaj długiego spotkania, żebym mogła Państwu wszystkie te wyniki przedstawić i zrobię to może bardzo syntetycznie na końcu, powiem, gdzie można je znaleźć, ale rekomendujemy tutaj do żywienia zwierząt następujące odmiany roślin bobowatych, które Państwo widzicie zarówno dla gatunku bobiku, grochu pastewnego, ubinu wąskolistnego, ubinu żółtego, czy też nasion soi. W przypadku zadania drugiego celem tego zadania była ocena przydatności i wartości żywieniowej nasion krajowych odmian soi i optymalizacja procesów redukujących zawarte w nich substancje antyżywieniowe. I drodzy Państwo, tutaj takie wnioski z tej części badań, to w porównaniu do innych krajowych źródeł białka roślinnego, nasiona soi mają trzy podstawowe takie główne zalety. Przede wszystkim wysoka zawartość tłuszczu, wyrównanie składu chemicznego, jeżeli chodzi o polskie nasiona non-GMO, które pozwalają właśnie na szerokie możliwości zastosowania w przemyśle. I też widzimy, że właśnie ten przemysł paszowy jest bardzo zainteresowany tym surowcem, tak? I tutaj też widzimy to zainteresowanie, widzimy rosnącą ilość tych instytucji, które przetwarzają, które wykorzystują właśnie polskie nasiona soi non-GMO. Dlaczego powiedziałam, że przetwarzają? Ponieważ jak tutaj badania także potwierdziły te wcześniejsze jakby doświadczenia z lat 90. czy 80., my tylko w ramach tutaj zadania taki był cel, żeby pokazać faktycznie, czy te nowe odmiany nasion już mają na tyle substancji antyżywieniowych niską, czyli aktywność inhibitora trypsyny czy ureazy, można stosować je bez uszlachetniania. Okazuje się, że nie można, drodzy Państwo, można powiedzieć, że w bardzo marginalnym zakresie, w niewielkim stopniu jest tylko możliwy ten udział w paszach nasion soi nieprzetworzonych, także tutaj należy jak najbardziej te nasiona wykorzystać, ale właśnie udostępnić czy też firmom przetwarzającym, tak, firmom, instytucjom przetwórczym, czy też wykorzystać ekstruzję w gospodarstwach. Wiemy, że coraz więcej takiego sprzętu jest na naszym rynku i coraz więcej też właśnie osób z tego korzysta i poprzez tą ekstruzję możemy tutaj tak zmienić ten skład właśnie zawartości substancji antyżywieniowych, by spokojnie zastosować właśnie ekstrudowane nasiona soi jako jedyne źródło białka w dietach dla świń i drobiu lub też z połączeniem z innymi krajowymi źródłami białka, przede wszystkim tutaj z paszami rzepakowymi, z ekstrakcyjną śrutą rzepakową bardzo dobrze się komponuje, czy też z grochem oraz bobikiem. W przypadku zadania trzeciego, drodzy Państwo, celem było jego opracowanie nowych receptur, zarówno koncentratów, jak i mieszanek pełnoporcjowych. I tak jak już też wspomniał Pan Profesor Księżak na początku, wypracowano 18 receptur koncentratów białkowych i 33 receptury mieszanek pełnoporcjowych. I drodzy Państwo, a co w doświadczeniach, które właśnie były wykonane w tych gospodarstwach rolnych? W przypadku tutaj doświadczeń zarówno na trzodach chlewnej, jak i na drobiu, stwierdzono faktycznie z wykorzystaniem krajowych źródeł białka nieco niższe przyrosty dobowe. Tutaj Państwo widzicie tu średnio na poziomie 3,5% te przyrosty były niższe, a w przypadku współczynnika wykorzystania paszy było to średnio na poziomie 3%, tak, około 1/10 współczynnik ten dla krajowych źródeł białka był gorszy. Niemniej jednak, jeżeli spojrzymy na koszty surowcowe, tak, koszty białka w okresie prowadzonych badań, czyli między 2016 a 2020 roku, to okazało się, że te niższe koszty surowcowe pozwoliły na rekompensatę tych strat, tak, w przypadku doświadczeń u rolników indywidualnych. Ponadto te badania wdrożeniowe pozwoliły właśnie stwierdzić, że wykorzystanie w gospodarstwach drobnotowarowych u rolników indywidualnych krajowych źródeł białka mogą właśnie zagwarantować, tak, większą stabilność kosztów produkcji w porównaniu z surowcami importowanymi. I co jeszcze, drodzy Państwo, o czym warto wspomnieć, od zeszłego roku mamy tutaj znakowanie, tak, żywności uzyskanej bez żywienia, z żywieniem jakby, tak, wykorzystanym z krajowymi źródłami białka, bez GMO i to też oczywiście może tutaj taki surowiec, tak, znakowany uatrakcyjnić, szczególnie właśnie na rynku lokalnym tutaj, bo całość tych
tych badań była prowadzona właśnie z wykorzystaniem i też z propozycją dla wytwórni lokalnych, jak widzicie Państwo w samym zadaniu. Co zauważyliśmy, drodzy Państwo, tak, to po przeprowadzeniu tych testów terenowych i badań wdrożeniowych w ramach współpracy z rolnikami, a także po przeprowadzeniu licznych działań popularyzatorskich, to że największe zainteresowanie w stosowaniu krajowych koncentratów i mieszanek w oparciu o krajowe źródła białka wykazywali właśnie rolnicy z małych i średnich gospodarstw rolnych. Tutaj oni byli tym zainteresowani najbardziej i widzieli tą jakby możliwości u siebie praktycznego zastosowania. Tak, część rolników oczywiście, która stosowała właśnie krajowe źródła białka w mieszankach, to właśnie były te, które pochodziły z własnych gospodarstw, ale przede wszystkim stosowała je w żywieniu grup technologicznych trzody chlewnej. W przypadku zadania czwartego, tutaj celem jego było dokonanie oceny naukowej i różnicy ewentualnej jakości mięsa i innych produktów zwierzęcych, które zostały uzyskane od zwierząt monogastrycznych skarmianych paszami zawierającymi krajowe źródła białka. I tutaj analiza mięsa, drodzy Państwo, pozwala nam stwierdzić, że zarówno indyki, gęsi, jak i kaczki żywione w oparciu o śrutę sojową charakteryzowała nieco gorsza przydatność żywieniowa i technologiczna pod względem utrzymania wody w porównaniu z mięsem, które pochodziło od zwierząt żywionych paszami krajowymi, czyli krajowymi źródłami białka. Ponadto poekstrakcyjna śruta sojowa, która została zastąpiona krajowymi źródłami białka, nie wpłynęła negatywnie na końcowe wyniki produkcyjne, jakości tłuszczu i mięsa tych grup, które wymieniłam, czyli indyków, kaczek oraz gęsi. Natomiast w momencie, kiedy w 100% zastąpiliśmy białko śruty sojowej krajowymi źródłami białka, to masa mięśni nóg i omięśnienia ogólnego u drobiu, u kurcząt rzeźnych była niższa i stwierdzono nieco większe otłuszczenie tych zwierząt, czyli tutaj w przypadku kurcząt rzeźnych. Natomiast w przypadku kur mięśnych mieszanki zbilansowane w oparciu o krajowe źródła białka pozytywnie wpłynęły na zarówno ilość i masę jaj, jak i wysycenie żółtka, a także nie wpływały, drodzy Państwo, na pozostałe cechy jakościowe surowca, czyli mam na myśli grubość skorupy i jej wytrzymałość, co oczywiście jest pożądane, tak, na polskim rynku i przez konsumenta. W przypadku trzody chlewnej, drodzy Państwo, to stwierdzono, że mięso pochodzące od świń żywionych paszami na bazie krajowych źródeł białka charakteryzowało się większą zawartością białka przy nieco niższym udziale tłuszczu w porównaniu z grupą, która żywiona była poekstrakcyjną śrutą sojową, a także stwierdzono tutaj bardzo korzystne parametry dotyczące przetwarzania, przede wszystkim większą wodochłonność, czyli tak, była niższa zawartość wody, dzięki czemu to mięso mogło być poprzez przetwórstwo, tak, tutaj charakteryzowało się tymi pozytywnymi parametrami. W przypadku przedostatniego zadania piątego, celem jego było ocena zastosowania procesów termiczno-barowych i enzymatycznych jako możliwości zwiększenia wartości pokarmowej pasz właśnie otrzymanych z komponentów pochodzących z krajowych źródeł białka. I tutaj, drodzy Państwo, stwierdzono, że zastosowanie zabiegów uszlachetniania poprawia strawność i wykorzystanie paszy z krajowych źródeł białka, zarówno przez drób, jak i świnie. I szczególnie, drodzy Państwo, te zabiegi termiczno-barowe rekomendujemy dla roślin w zadaniu 4.2. Okazało się, że ta ekstruzja, jeden z zabiegów, jakim jest ekstruzja, bardzo dobrze działa na nasiona soi i pozwala ją skutecznie uszlachetniać. A także, drodzy Państwo, okazuje się, że w przypadku pasz rzepakowych, tutaj śruty poekstrakcyjnej rzepakowej czy makuchu rzepakowego, także te zabiegi są polecane właśnie dla tych surowców komponentów, aby później mogły być wykorzystywane w żywieniu tych najmłodszych grup produkcyjnych. Mam na myśli prosięta czy też kurczęta brojlera na samym początku okresu, czyli żywieniowego, czyli w okresie starter. Tutaj te zabiegi uszlachetniania pasz rzepakowych także pokazały nam bardzo dobre rezultaty i efektywność. Ponadto, drodzy Państwo, suplementacja enzymatyczna, dodatki enzymatyczne w postaci fitazy czy proteazy, także w przypadku krajowych źródeł białka
wpływają na poprawę wykorzystania składników pokarmowych, zarówno u drobiu, jak i u trzody chlewnej i pozwala właśnie na uzyskanie zdecydowanie lepszych wyników produkcyjnych. Co ważne, na co chciałabym tutaj zwrócić uwagę, przy niższym koszcie surowcowym mieszanki, bo jak się okazuje, tutaj te dodatki enzymatyczne pozwalają na wydobycie składników pokarmowych z surowców, które wcześniej były niedostępne, tak? A dzięki temu możemy zmniejszyć ilość tych drogich surowców w mieszance i koszty paszy zostają obniżone. Natomiast celem ostatniego zadania, drodzy Państwo, było zdefiniowanie korzystnych czynników fizykochemicznych nasion roślin strączkowych istotnych z punktu widzenia optymalnego żywienia zwierząt i tutaj zdrowia konsumentów. I rezultaty naszych badań wskazują, że odpowiednio dostosowana ilość, rekomendowany udział, o którym powiem za chwilę, krajowych źródeł białka w mieszankach zarówno dla świń, jak i drobiu, jak i wielkość cząstek surowców, struktura paszy, tutaj forma, mam na myśli także granulacja, w szczególności jest rekomendowana dla drobiu. Te zabiegi pozwalają optymalnie wykorzystać surowce w mieszankach pełnoporcjowych, bez negatywnych oddziaływań na wszystkie te parametry fizjologiczne, przewodu pokarmowego oraz parametry produkcyjne. Co ważne, drodzy Państwo, w przypadku grup żywieniowych indyków stwierdzono zdecydowanie mniejszą częstotliwość występowania kontaktowego zapalenia poduszki podeszwy stopy, tak zwanego FPD, u właśnie zwierząt, które żywione były paszami na bazie, mieszankami na bazie krajowych źródeł białka w stosunku do ekstrakcyjnej śruty sojowej, co myślę, że jest bardzo istotnym aspektem z punktu widzenia właśnie tutaj wykorzystania czy też długiego odchowu właśnie indyków w produkcji. I drodzy Państwo, tak wspomniałam, przedstawiliśmy Ministerstwu Rolnictwa w raporcie, jak i w opracowaniach, które powstawały przez wiele lat tutaj tego programu i realizacji tego obszaru, rekomendowane i maksymalne udziały krajowych źródeł białka w mieszankach zarówno dla drobiu oraz dla trzody chlewnej. I tak jak wspomniałam, wyniki wszystkie zostały przekazane w raporcie końcowym, jak i w raportach cząstkowych do ministerstwa. Są one także, drodzy Państwo, w chwili obecnej, tutaj w ostatnim tym nowym wydaniu, które myślę, że Państwo także i lada moment otrzymacie, zapisane razem z recepturami, które zostały właśnie wypracowane, ale także wszystkie te wyniki, o których bardzo krótko powiedziałam dzisiaj, jak i pewnie też część z Państwa miała okazję widzieć na wcześniejszych innych szkoleniach czy spotkaniach, przedstawione zostały także, jak i w prasie branżowej, czy na wielu, wielu innych szkoleniach. Jeżeli będziecie Państwo oczywiście tutaj mieli jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to bardzo dziękuję za umożliwienie głosu i przekazuję teraz głos, myślę, pana Rafałowi i kolejnej osobie prezentującej. Dziękujemy Pani Anito za prezentację. Dziękujemy ślicznie. Taka prośba jest, mamy ten reżim czasowy dość mocno ograniczany. Cieszę się, mam nadzieję, że kolejne prezentacje też tak będą przebiegać właśnie tak maksymalnie do tych 7-8 minut. Także kolejną prezentację proszę pana profesora Baczewskiego z kierownika tutaj tego obszaru numer 6. Panie profesorze, proszę prezentację. Jest pełny ekran, możemy startować. Mikrofon jest. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, więc ja krótko przedstawię pracę w obszarze 6. Tytuł obszaru Państwo widzicie, nie będę go czytał. Natomiast celem badań była ocena przydatności dwóch metod podsiewu zdegradowanych łąk położonych na glebach mineralnych i organicznych oraz określenie optymalnych warunków uzyskania wysokiej jakości kiszonki z runi łąkowej z dużym udziałem roślin bobowatych z uwzględnieniem efektów żywieniowych krów mlecznych. Proszę Państwa, tutaj prezentuję te dwa agregaty, które były wykorzystane do podsiewu. Agregat talerzowy po prawej stronie, po lewej pasmowo gryzujący
Zaś, proszę Państwa, w okresie, w czteroletnim okresie po wykonanych podsiewach w trzech gospodarstwach, jedno w województwie lubelskim, jedno w województwie podlaskim, jedno w wielkopolskim, były dość zróżnicowane warunki pluwiotermiczne, czyli warunki opadowo-termiczne, stosunek opadów do temperatur. Zbyt wysokie temperatury, a zbyt niewielkie opady. Z analizy okresów wegetacyjnych w 6 miesiącach każdego roku, czyli w 24 miesiącach 4 lat, widać, że w województwie lubelskim zaledwie w trzech miesiącach były optymalne warunki dla wzrostu i rozwoju roślin na użytkach zielonych, zresztą na gruntach ornych. Tak samo czterokrotnie były one wilgotne lub skrajnie wilgotne. W województwie wielkopolskim podobnież było cztery miesiące optymalne warunki dla wzrostu rozwoju roślin, a zaledwie 2 miesiące wilgotne i skrajnie wilgotne. Zaś, no co miało wpływ także, proszę Państwa, na wschody po podsiewach, jak również później udział roślin bobowatych w runi łąkowej. Proszę Państwa, najkorzystniejsze warunki w tym okresie, w tym czteroletnim okresie były w województwie podlaskim. Jak widzimy, optymalne warunki dla rozwoju były w wielu miesiącach. To miało, proszę Państwa, wpływ także na plonowanie. Jak widzimy, w województwie lubelskim w pierwszym roku było trzy pokosy, zebraliśmy trzy pokosy, w 18 roku w okresie suszy 2, w 19 roku już zaledwie 1 pokus, produkcji nie zebrano. W 20 roku 3 pokosy, tak jak powinno być. W województwie wielkopolskim prawie że identycznie, w pierwszym roku 4 pokosy, a w ostatnim roku 3 pokosy. I plony były dość zróżnicowane, natomiast najmniej zróżnicowane plony w województwie podlaskim o tych optymalnych warunkach dla rozwoju. Natomiast w pierwszych 2 latach zebrano 4 pokosy, a w 19-20 roku zaledwie 3 pokosy. Proszę Państwa, to także miało wpływ na udział, te warunki pluwiotermiczne miały wpływ na udział wsiewanych gatunków traw i roślin bobowatych w runi łąkowej. Ja to prezentuję ze względu na krótki czas tylko województwo, efekty w województwie podlaskim, najlepsze efekty. I widzimy, że trawy rodzime i podsiane stanowiły tutaj 20% średnio więcej na obu obiektach po podsiewie, jak na zerówce. No oczywiście nieco zmniejszający się udział tychże traw w kolejnych latach, jak również rośliny bobowate, proszę zwrócić, rodzime i podsiane, proszę zwrócić uwagę, 0,1% na zerówce, a 17-26%. No i niewielki spadek już w tym 20 roku po podsiewie agregatem pasmowo-gryzującym, mniejszy nieco udział po agregacie talerzowym. Zwróćmy uwagę na wartość użytkowo runi i na zerówce ta wartość w granicach 66-68 punktów, natomiast wartość LWU na po podsiewach była o 20 punktów generalnie wyższa, niezależnie od sposobu, od agregatu stosowanego do podsiewu. I tutaj, proszę Państwa, dla przykładu podaję efekt podsiewu w województwie podlaskim i efekt podsiewu w województwie wielkopolskim. W województwie podlaskim rolnik stosował nawożenie głównie obornikiem, jesienne stosowanie, i w niewielkiej ilości dodawał po pierwszym pokosie około 100 kg saletry amonowej. Natomiast w województwie wielkopolskim rolnik stosował nawożenie, wysokie nawożenie mineralne, jak również nawożenie gnojowicą, co obniżyło ilość roślin bobowatych w runi łąkowej. Proszę Państwa, i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na plon białka.
Jak widzimy w województwie wielkopolskim na skutek tak wysokiego nawożenia średni plon białka z 4 lat był sumarycznie zebrany wyższy jak w obu wcześniejszych województwach, lecz proszę Państwa najwyższy wzrost produkcji białka po podsiewach był w województwie podlaskim. Oczywiście wyraźnie wyższy na po zastosowaniu agregatu pasmowo-gryzującego w stosunku do agregatu talerzowego, czyli ponad 300 kg na hektarze, zaś w obu województwach lubelskim i wielkopolskim to kształtowało się na poziomie 200 kg z niewielką różnicą między poszczególnymi sposobami podsiewu. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o jakość siano-kiszonek zebranych z użytków zielonych, to generalnie no, sucha masa poza jednym przypadkiem mieściła się w normie, zaś zawartość białka ogólnego na wszystkich obiektach podsiewanych była średnio od 15 do 20% wyższa jak na obiektach bez podsiewu. Najniższa ta różnica właśnie była w województwie wielkopolskim, około zaledwie 15%. Zawartość włókna była we wszystkich przypadkach w optymalnym zakresie i udział kwasu mlekowego w sumie kwasów był wysoki, od 73 do 90% sięgający i w jednym przypadku tam w województwie lubelskim była kiszonka dobra, a w pozostałych przypadkach była bardzo dobra według skali Flicka-Zimmera. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o efekty żywieniowe, proszę Państwa, przy żywieniu siano-kiszonką po podsiewie widzimy wyraźny wzrost wydajności żywieniowej przy modyfikacji dawek żywieniowych, czyli średnio wzrost wydajności w lubelskim 2 litry, w podlaskim 1,9, w wielkopolskim 1,7 litra, zmniejszenie kosztu dawki żywieniowej od 0,6 do w województwie lubelskim do ponad 3 zł w województwie wielkopolskim. Tam dość rozrzutna gospodarka była prowadzona i bardziej intensywna. Efekty wzrostu wydajności produkcyjnej złotych na dobę od sztuki to jest, proszę Państwa, 2,61 w lubelskim, podlaskim 2,66 zł. I w wielkopolskim 2,26. Natomiast efekt końcowy od 3,2 zł do 5,5, licząc wzrost wydajności mleka, cenę, jak również oszczędność na dawce żywieniowej. Proszę Państwa, wnioski. Okazuje się, że udział bobowatych z 30% w składzie gatunkowym roni no zwiększa wartość użytkowo, plon suchej masy oraz białka. Na glebach mineralnych, proszę Państwa, zaleca się, można stosować zarówno jeden i drugi agregat, zaś na glebach organicznych lepszym jest zdecydowanie agregat, zaleca się stosowanie agregatu pasmowo-gryzującego. Na gleby organiczne zaleca się wykonanie podsiewów wyłącznie wiosną. Na glebach mineralnych można stosować w obu terminach letnim i wiosennym. Nawożenie oborniki przy fermentowanym jest pomocne w utrzymaniu w runi roślin bobowatych, natomiast gnojowica powoduje wyraźne zmniejszenie się tej grupy roślin w runi. Podsiewy trwałych użytków zielonych mieszankami traw z roślinami bobowatymi poprawia jakość siano-kiszonek oraz efekty żywieniowe poprzez wzrost wydajności mlecznej, jednocześnie poprawiając efektywność ekonomiczną produkcji mleka. Żywienie krów mlecznych dawkami pokarmowymi z około 20% udziałem koniczyny łąkowej w siano-kiszonkach z runi poprawia stosunek kwasów omega-6 do omega-3 w mleku oraz zwiększa zawartość witamin A i E.
Proszę Państwa, w tym okresie opublikowaliśmy 23 prace popularno-naukowych, 6 naukowych, przeprowadziliśmy 10 szkoleń, a na zakończenie wydaliśmy 2 broszury, jedna dotycząca podsiewu, a druga jakości sianek kiszonek i efektów żywienia. W nakładzie po 4,5 tysiąca egzemplarzy rozprowadzono do 16 wojewódzkich oddziałów doradztwa rolniczego, do 4 do CDR-u, do 4 do CDR-u i 3 oddziałów oraz 1 do Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej. Każda instytucja otrzymała po 200 egzemplarzy broszur. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy panie profesorze. Drodzy państwo, teraz właściwie nam została ostatnia prezentacja, która będzie też takim bardzo fajnym wprowadzeniem do naszej tej części debaty, części dyskusji. Także pana profesora Michała Jerzaka proszę właśnie o rozpoczęcie. Dobra, nie będę włączał. Panie profesorze, proszę włączyć mikrofon. Panie profesorze, proszę włączyć mikrofon. Jestem, słychać dobrze, mnie? Dobrze, okej. Okay. Dzień dobry. Teraz pana... Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, szanowni państwo. Przypadł mi w udziale przyjemność przedstawienia wyników badań obszaru piątego, obszaru, który zajmował się w zasadzie wyłącznie funkcjonowaniem rynku i uwarunkowaniami i determinantami funkcjonującymi na tym rynku. Wspólnie z koleżankami realizowaliśmy badania z panią dr Czerwińską-Kaiser, z panią dr Joanną Florek, z panią Magdaleną Śmiglak, którym bardzo serdecznie dziękuję za te 10 lat pracy w ramach projektu. Szanowni państwo, celem naszego projektu, celem naszego obszaru było, tak jak powiedziałem, działania rynkowe na rynku pasz. Wiadomo, że stara prawda mówi, że wyprodukować to jest 40% sukcesu, to jest sama produkcja, natomiast 60% sukcesu to jest dobrze sprzedać. No i myśmy starali się wykazać, w jaki sposób by należało pokierować tym rynkiem, w jaki sposób należałoby zorganizować rynek, żeby dobrze można było sprzedać. Oczywiście celem naszym było zarówno identyfikacja tych determinant rynku, analizowanie sytuacji na tym rynku, jak również zaproponowanie pewnych systemów, które mogłyby wspomóc funkcjonowanie rynku rodzimych roślin białkowych i zwiększyć to bezpieczeństwo białkowe kraju. Realizowaliśmy to w ramach szeregu zadań badawczych, które macie państwo tutaj na slajdzie, nie będę ich już czytał. Natomiast badania nasze oparliśmy o badania empiryczne, o badania ankietowe, które przeprowadziliśmy w sumie w tym okresie 5 ostatnich lat w 400 ponad gospodarstwach rolnych, jak również wielokrotnie zwracaliśmy się o opinię do zakładów paszowych, przy czym w tej ostatecznej fazie, w momencie weryfikacji funkcjonowania rynku modelu, który zaproponowaliśmy, zwróciliśmy się do wszystkich w zasadzie 118 zakładów paszowych, ale uzyskaliśmy 101 odpowiedzi, a zatem jest to praktycznie wyczerpująca populacja zakładów, no bo jak powiedziałem, mamy ich w Polsce 118.
żeby no, wszystkie wyniki badań, które myśmy zrealizowali, zawarte są w tych dwóch monografiach, które ostatnio wydaliśmy jako podsumowanie całego projektu. Dlatego nie będę tu już szczegółowo omawiał tych zagadnień, tych szczegółowych wyników i ograniczę się do tych najbardziej takich istotnych spraw, które wiążą się z tematem dzisiejszego spotkania, a mianowicie z bezpieczeństwem białkowym kraju. Otóż w ramach naszych badań, naszych ankiet zapytaliśmy respondentów, zapytaliśmy uczestników rynku paszowego, czy Polska jest bezpieczna w zakresie zaopatrzenia w białko roślinne. No bo skoro to badamy, no to chcieliśmy stwierdzić, czy rzeczywiście taki problem u nas występuje. No naocznie tego problemu nie widać, a zatem być może go nie ma. No uzyskaliśmy tutaj odpowiedzi w sposób no takie bardzo jednoznaczne, ponieważ 34% respondentów, jeżeli chodzi o gospodarstwo rolne, jest przekonanych w zasadzie, że jesteśmy bezpieczni, a zatem zdecydowana mniejszość, jak również 46% respondentów z zakładów paszowych również jest przekonanych, że jesteśmy bezpieczni, a zatem mniej niż połowa. Sam ten slajd, proszę Państwa, uzasadnia już realizację programu wieloletniego, który no, dobiegł już końca, jak również wszystkich innych badań, które są prowadzone w kierunku bezpieczeństwa w zakresie białka roślinnego, bo w końcu to jest bezpieczeństwo żywnościowe, a zatem to jest to, na czym nam wszystkim najbardziej zależy. Skąd taka sytuacja się wzięła, że na rynku mamy taką niepewność, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo właśnie białkowe? Otóż tak naprawdę wynika to z globalizacji, z procesów, które na świecie się dzieją w sposób naturalny i obserwujemy wszędzie. W Polsce mamy rynek zglobalizowany na średnim poziomie, licząc metodą Hechelskiego, czyli odnosząc się do udziałów w sprzedaży w rynku. 55% są to największe zakłady w Polsce, które są, należą do korporacji transnarodowych i które no, powodują tą globalizację. Oczywiście, proszę Państwa, globalizacja ma również pozytywne aspekty, chociażby technologia, chociażby miejsca pracy, no można by tu wymieniać, ale też ma negatywne aspekty, o których nie należy zapominać, a które właśnie odnoszą się do rynku paszowego, do rynku rolnego, ponieważ przede wszystkim globalizacja zmieniła strukturę upraw. Zmieniła tą strukturę w taki sposób, że rynek rodzimych roślin białkowych, a przede wszystkim rodzimych strączków został zmarginalizowany. I tu macie Państwo słabe strony tego rynku, no bo już o silnych nie będę mówił, bo brakuje czasu, ale ten proces doprowadził do tego, że nastąpiła marginalizacja rodzimych roślin strączkowych, a to za sprawą no, globalnego rynku soi, śruty sojowej, która jest importowana zza oceanu. Do tego nakłada się jeszcze sama istota tego rynku, a mianowicie istota produkcji roślin strączkowych, a mianowicie bardzo duże rozproszenie terytorialne, mała skala produkcji. To wszystko powoduje, że jest to produkcja bardzo niewygodna dla zakładów paszowych, ponieważ nie ma dużych kontraktów, dużych partii, które można by regularnie dostarczać. A zatem jest to bariera, którą należałoby pokonać w pierwszej kolejności, czyli zapewnić taki serwis, jaki mamy na rynku, dobrze zorganizowanym rynku soi. No myśmy w naszych tutaj rozważaniach zaproponowali wykorzystanie platformy internetowej. Platformy, która by integrowała, no bo wiadomo, proszę Państwa, najważniejsze na rynku jest komunikacja. Jeżeli się strony nie komunikują, to na pewno interesu nie zrobią.
W związku z czym w pierwszym rzędzie musi być komunikacja, a zatem, żeby zebrać rozproszoną produkcję, trzeba ją gdzieś skoncentrować. Zaproponowaliśmy właśnie tutaj model, który opiera się o platformę internetową. Jest to platforma internetowa, która zawiera magazyn wirtualny, gdzie można zintegrować całą produkcję rodzimych roślin białkowych. Jest to istotne, ponieważ dzisiaj, jeżeli by Państwo zapytali mnie, ile mamy strączków, czy kogokolwiek byśmy zapytali tu spośród uczestników, ile mamy, jaką mamy produkcję roślin strączkowych na przykład, no to nie sądzę, żeby ktoś to wiedział. A GUS to, co wylicza, to wylicza na podstawie powierzchni zasiewów, prawda? A wiemy, że ta powierzchnia nie jest adekwatna. Żeby nie przedłużać, przejdę do tego modelu, który został, przepraszam, jeszcze tu nie skomentowałem. Ta platforma została poddana, że tak powiem, opinii uczestników rynku i proszę popatrzeć, no w zdecydowanej większości została zaakceptowana. Za gospodarstwa rolne 85%, a 89% zakłady paszowe. Na czym polegały różnice? No różnice polegały na tym w opiniach tych stron, że rolnicy chcieli bardziej platformę informacyjną, gdzie będą podawane informacje odnośnie rynku, odnośnie technologii, no i różne, powiedzmy, inne dodatkowe, o których już tu nie będę mówił. Zakłady paszowe w większości wolały, żeby to była platforma, gdzie mogą po prostu kupić. Dlatego myśmy zaproponowali platformę komunikacji informacyjno-handlową. Na tej platformie ona wygląda bardzo skomplikowanie, bo jest obudowana tymi elementami takimi jak baza danych, baza wiedzy, komunikacją z mediami, jak również forum. Natomiast najważniejsze w tej platformie jest ten element, ten portal obrotu towarowego i magazyn wirtualny. Tutaj już nie będę pokazywał, to wszystko jest w tej publikacji zawarte, ale myśmy opracowali tutaj cały model organizacji łańcucha dostaw właśnie przy wykorzystaniu animatora rynku. Również model rozwoju tego rynku w ramach integracji pionowej, czyli takiej lokalnej, żeby można było to wesprzeć, ten rozwój tej platformy. Schemat funkcjonowania magazynu wirtualnego, jak również przedstawiliśmy cały system współpracy uczestników rynku paszowego w ramach platformy przy wykorzystaniu klastrów na przykład. Takie próby podejmowaliśmy, organizacji tych klastrów. Była duże zainteresowanie, ale w momencie, kiedy okazało się, że to nie my płacimy, tylko muszą uczestnicy wyłożyć pieniądze na organizację, no niestety, ale sytuacja się rozmyła i z tego, co wiem, to pozostał jeden aktywny klaster na Mazurach, Agroport. Proszę Państwa, jakie wnioski mamy z tych faktów? Otóż przede wszystkim trzeba pamiętać, że rozwój rynku oraz realne zwiększenie wielkości produkcji roślin białkowych wymaga integracji uczestników tego rynku i koncentracji produkcji w skali kraju, prawda? Czyli duże kontrakty, to co jest tutaj niezbędne. No, samowystarczalność kraju w zakresie białka roślinnego może jedynie rozwój produkcji masowej. I to trzeba pamiętać, że drobna produkcja tutaj, 3 tony, jeżeli się zawiezie do zakładu paszowego, to z tym niestety nie ujedziemy. I najbardziej dogodną formułą animowania i wspierania rozwoju tego rynku jest wykorzystanie właśnie, przynajmniej w naszej opinii, wykorzystanie platformy komunikacji z magazynem wirtualnym. No wielokrotnie prezentowaliśmy ten model na wielu, wielu gremiach, od Ministerstwa Rolnictwa poprzez gospodarstwa. No nikt nic lepszego nie zaproponował, w związku z czym uznaliśmy, że to jest w miarę akceptowalne. No i chciałbym na koniec jeszcze przedstawić rekomendacje dla rządu, ponieważ te elementy, o których tutaj mówię, no nie będą mogły być zrealizowane, czy nie da ich się zrealizować bez współpracy tutaj i zaangażowania rządu. Dlatego przede wszystkim, żeby aktywizować popyt na naszym rynku,
białka roślinnego, no musi być cel wskaźnikowy. Ponieważ, proszę Państwa, no nikt nie pozwoli sobie odebrać miliarda złotych tylko dlatego, że no mam taką ochotę. A tyle jest, tyle trzeba byłoby obciąć rynek soi, śruty sojowej importowanej. Oczywiście ten wskaźnik, cel wskaźnikowy dotyczyłby no udziału 50% rodzimego białka, bo nigdy więcej nie zakładaliśmy. Natomiast żeby uzyskać ten poziom przy wykorzystaniu już istniejącego białka roślinnego, na przykład śruty rzepakowej, to wystarczyłoby średnio około 8,5%, tak wynika z naszych wyliczeń, 8,5% udział w paszach naszych, dodatkowy udział w paszach rodzimych białek. Dopłata do roślin strączkowych. To miałoby animować podaż roślin surowca białkowego. A zatem tutaj dopłata powinna być uzależniona od zasiewu nasionami certyfikowanymi, ponieważ one są pokryte odpowiednim fungicydem i tak dalej, tu fachowcy o tym wiedzą i to lepiej powiedzą. Natomiast wielkość sprzedaży produkcji towarowej powinna być tym elementem kluczowym do dopłaty. Czyli to, co pojawiło się na rynek, za to powinna być dopłata, a nie za powierzchnię, bo jak wiemy, większość tego, co jest zasiane, jest przeorywane. I wreszcie wsparcie finansowe internetowej platformy komunikacji na rynku białka roślinnego. Jest to niezwykle ważne, ponieważ bez tego wsparcia taka platforma nie ruszy. Myśmy analizowali i próbowali namówić różne podmioty, żeby taką platformę zorganizowały, ale niestety nie ma w Polsce, przynajmniej z naszego rozeznania, podmiotu, który by się podjął organizowania rynku rodzimych roślin białkowych, rodzimych strączków. W związku z czym ten ciężar, jako że to chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, o bezpieczeństwo białkowe, co powinno być zagwarantowane przez rząd, to ten ciężar powinien tutaj spoczywać właśnie na rządzie i na dofinansowaniu tego typu działania na rynku roślin paszowych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Drodzy państwo, panie profesorze, proszę, o tak, jest zatrzymana prezentacja. Dziękuję jeszcze raz wszystkim państwu za pokazanie swojej pracy w formie prezentacji wszystkim kierownikom obszarów. Teraz proponujemy przejść do drugiej części naszego spotkania. Będzie to część poświęcona właśnie takiej debacie na ten nasz temat bezpieczeństwa białkowego kraju. W pierwszej kolejności chcemy zadać konkretne pytania osobom, którzy są naszymi gośćmi i od tego byśmy zaczęli całą debatę. Dzień dobry, Mirosław Lewandowski. Ja mam pytanie do pana Młodeckiego. Wiemy, że samowystarczalność w kraju w zakresie białka roślinnego może zapewnić jedynie jego masowa produkcja. Od kilku lat rozmawiamy o wykorzystaniu w żywieniu zwierząt pasz rzepakowych. Czy to wykorzystanie śruty rzepakowej czy innych pasz rzepakowych w ostatnich latach się zwiększa? No właśnie, to jest moje pytanie. Tak, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja miałem ten przywilej, mam ten przywilej, że już parokrotnie z racji swojej działalności w Krajowym Zrzeszeniu Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych uczestniczyłem w spotkaniach, gdzie były prezentowane te, czy pokazywane te prezentacje, które Państwo profesorowie je tutaj prezentowali. I tak, rzeczywiście przedmiot krajowego białka paszowego, roślinnego, który miałby być alternatywą, częściową alternatywą dla importowanej soi, jest przedmiotem naszego zainteresowania i my to dzielimy rzeczywiście na dwie strony. Pan pytał o śrutę rzepakową. Dzielimy jakby na dwie części. Rzeczywiście śruta rzepakowa jest tutaj podstawowym źródłem białka
roślinnego, dlatego że ona jest na rynku. Jest na rynku i to w skali takiej, która jest interesująca dla przemysłu paszowego, bo to jest kluczowa sprawa, to jest kwestia ciągłości dostaw, ciągłości podaży tego surowca, który może ewentualnie zastępować śrutę rzepakową. My chcemy, stabilizujemy chyba produkcję rzepaku na poziomie blisko 3 milionów ton, bo dane z tego roku, które potwierdzone zostaną wynikami ARMIR-u w połowie przyszłego roku, pokazują, że w tym roku przekroczyliśmy tą barierę 900 tysięcy hektarów uprawy rzepaku. Zainteresowanie tą uprawą ze względu na cenę, ze względu na dobre warunki do siewu było większe. Być może zbliżymy się nawet do 1 miliona hektarów, to co było naszym celem od lat. I ta produkcja na poziomie blisko 3 milionów ton, jeśli weźmiemy pod uwagę normalne warunki wegetacji i przebiegu pogody dla rzepaku, może mieć miejsce. Wobec tego będziemy dysponowali blisko 1 800 000 ton śruty rzepakowej. Problem jest taki, że rzeczywiście od lat obserwujemy taką sytuację, że blisko 600 tysięcy ton śruty rzepakowej wyjeżdża z kraju, czyli nie znajduje zapotrzebowania na naszym rynku paszowym. My to zjawisko obserwujemy od jakiegoś czasu i podjęliśmy konkretne działania, współdziałając tutaj, czy razem robiąc to w ramach Polskiej Koalicji na Rzecz Biopaliw i Pasz Białkowych. Robiliśmy cały szereg konferencji, które miały na celu przekonanie odbiorców, czy przekonanie również przemysłu paszowego do tego, żeby tą śrutę rzepakową wykorzystać, bo ona przecież wyjeżdża z kraju nie po to, żeby tam zostać gdzieś spalona, tylko zostaje wykorzystywana jako źródło paszy, gdzie głównymi rynkami chyba, które od nas importują tą paszę, to jest Niemcy i Hiszpania, więc wykorzystywane jako źródło białka. I w zasadzie efekt tych, czy wniosek płynący z tych konferencji to był następujący, że barierą większego wykorzystania śruty rzepakowej dla tych grup zwierząt, gdzie to nie budzi najmniejszych kontrowersji, czyli dla obydwu grup produkcji bydła, czyli mleka i bydła mięsnego, jak i dla starszych grup żywieniowych świń, nie ma to problemu. Tak naprawdę często to jest bariera mentalna. Żywieniowcy przekazywali swoje informacje, którzy mówili, jak można to wykorzystać i jakie mogą być efekty, to okazało się, że w zasadzie nie ma najmniejszych obostrzeń, czy nie ma najmniejszych przeciwwskazań, żeby tą śrutę rzepakową wykorzystać. I myślę, że to pomału już zaczyna się tutaj przebijać i to wykorzystanie śruty rzepakowej jest coraz większe, ale to nie znaczy, że cała wyprodukowana w Polsce śruta rzepakowa jest jeszcze, jest u nas wykorzystana przez przemysł paszowy. Także dużo, dużo, dużo pracy jeszcze przed nami, ale myślę, że to już jest w dobrym kierunku krok zrobiony. Rzeczywiście śruta rzepakowa jest podstawowym tym surowcem, który może ten bilans białka w Polsce zmienić. Bilans, strukturę zużycia tego białka, strukturę zużycia tego białka roślinnego może zmienić na korzyść właśnie rodzimych białek. Dziękuję panu bardzo za odpowiedź na to pytanie. Korzystając z okazji, że jest z nami pan Adam Stępień. Panie Adamie, chciałem zapytać pana, czy chciałby pan dodać coś do wypowiedzi pana Juliusza Młodowskiego, jak to z pana punktu widzenia wygląda, jeśli chodzi o produkcję i wykorzystanie pasz rzepakowych w Polsce? Dzień dobry państwu, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że mnie słychać. No cóż, po wypowiedzi pana prezesa Julka Młodowskiego, no trudno coś dodać, bo padły tutaj główne i te kluczowe stwierdzenia, wokół których budujemy swoistego rodzaju narrację związaną z wykorzystaniem śruty rzepakowej w Polsce. Faktem jest, że wciąż jest wiele, wiele do zrobienia. Natomiast ja może, biorąc pod uwagę to, co dzisiaj usłyszeliśmy, pozwolę sobie jeszcze na taki szerszy komentarz, bo naszym celem jest, zakładam, dyskusja na temat tego, co można zrobić, tak aby w sposób efektywny zmieniać strukturę dostaw białka paszowego, zwiększając udział
krajowych źródeł. Wiele usłyszeliśmy dzisiaj o roślinach strączkowych. Ja pozwolę sobie zgodnie z pytaniem i swoją specjalizacją skupić się jednak na śrutach roślin oleistych, bo faktem jest też to, co słusznie zauważyła na samym wstępie pani minister, mamy ogromny problem w Europie. To nie jest tak, że no my dyskutujemy, bo jest kłopot w Polsce. Ten problem jest znacznie szerszy. Jeżeli chodzi o wykorzystanie śrut sojowych, mam bardzo świeże, można powiedzieć, dane, więc myślę, że to też jest fajny punkt do dyskusji. A to wykorzystanie w Europie to jest ponad 51 milionów ton. 51 milionów ton, więc no, teraz zważywszy na tą skalę, która temu towarzyszy, spójrzmy na rynek krajowy. W przypadku Polski produkujemy ponad 10 milionów ton pasz przemysłowych, z czego jesteśmy największym producentem pasz dla drobiu. Więc oczywiście ktoś, kto powiedziałby, no faktem jest, że śruta rzepakowa wyjeżdża, bo jest inna struktura produkcji pasz przemysłowych w Niemczech czy w Hiszpanii, które wskazywał prezes Jurek Modecki, zapewne ma rację, dlatego że to są kraje, które mają największą produkcję przemysłowych pasz dla bydła i dla świń, czyli tam, gdzie faktycznie tych problemów strawnościowych czy żywieniowych nie ma, to oczywiście staramy się cały czas potwierdzać i utwierdzać wespół z ekspertami. Ostatnia konferencja, którą zorganizowaliśmy wspólnie ze zrzeszeniem na temat stosowania śruty rzepakowej w żywieniu świń, doskonale to potwierdza, tak? Znaczy są bariery, które myślę, że można efektywną komunikacją tak naprawdę pokonywać, ale te bariery oczywiście stają również na przeszkodzie przemysłowi paszowemu. No, trzeba być tutaj sprawiedliwym w tej ocenie, więc de facto bardzo długa droga przed nami. No, niestety presja na rynkach światowych, można powiedzieć, powoduje, że atrakcyjność śruty sojowej jest naprawdę bardzo dobra na tle wszystkich surowców, również zbóż i również słonecznika, śruty słonecznikowej, której też się w Europie wykorzystuje ponad 7,5 miliona. My akurat producentem słonecznika nie jesteśmy, więc to tak troszkę mniej nas pewnie dotyka. Natomiast to powoduje z kolei presja na rynku kraszu w kierunku oleju rzepakowego również będzie powodować, że podaż śruty rzepakowej będzie rosła i miejmy nadzieję również przede wszystkim z tych krajowych źródeł. Polska produkcja, tak jak prezes zauważył, jest bardzo ustabilizowana. W przyszłym roku prawdopodobnie przekroczymy 1,8 miliona ton. Wyjeżdża cały czas właśnie te 700 tysięcy. No i konia z rzędem temu, co trzeba byłoby tak formalnie, legislacyjnie zrobić, aby to zmienić. Myślę, że nie jest w legislacji tak naprawdę cały problem do rozwiązania, bo nie sztuką jest narzucić pewne cele, aczkolwiek też szczerze mówiąc, odnosząc się do tego, co pan profesor Michał Jerzak wskazał, no w niektórych obszarach rynkowych cele wskaźnikowe, tak, czego przykładem są biopaliwa, doskonale się sprawdzają. Natomiast to też nie jest rozwiązanie, bo ta struktura wykorzystania źródeł białka jest naprawdę w Polsce bardzo specyficzna, więc nie możemy wylewać dziecka z kąpielą. Natomiast ważna jest ta organiczna praca. Zarówno profesor Barszczewski, jak i pani profesor Kasia Panasiewicz wskazywali na te elementy edukacyjne, które towarzyszyły prezentacji wyników programu wieloletniego. No, cieszę się, że to ma miejsce, natomiast tak zestawiam to z tą naszą ostatnią konferencją śrutową, której przysłuchiwało się ponad 28 tysięcy ludzi, z tym, że udało się przeszkolić, no powiedzmy tam te 6,5 tysiąca. Wydaje się, że tutaj jest cały czas ogromna praca do zrealizowania, aby producenci rolni byli przekonani do tego, że krajowa śruta rzepakowa jest bezpieczna, jest warta zastosowania, jest opłacalna i jest przede wszystkim tym, co powoduje, że rośnie wartość dodana całego łańcucha wytwórczego w Polsce. Jako branża robimy też bardzo wiele na poziomie, znaczy staramy się robić bardzo wiele, jeżeli chodzi o ten aspekt nie tylko edukacyjny. Doceniam bardzo ten trud, który jest podejmowany na poziomie doskonalenia odmianowego. Sami dokładnie w tym momencie prowadzimy, czy koordynujemy wespół z IHAR-em trzy
trzy projekty badawcze. Wiemy, jak to trudna i żmudna praca, więc no, te pieniądze, które są na to wydawane, szczerze mówiąc, nie powalają, biorąc pod uwagę nakłady, które podejmujemy dzięki Funduszowi Promocji Roślin Oleistych, to też podkreślam. W związku z tym to jest oczywiście jeden z elementów działania i też to, co pani doktor Anita Zaworska-Zakrzewska wskazała, myślę, że budowanie całej wartości też, jeżeli chodzi o produktowej, także na podstawie znaków jakościowych, to też jest pewien kierunek, który spowoduje, że ta atrakcyjność krajowych źródeł białka, w tym również wśród rzepakowej, będzie rosła. Jako, teraz jako PSPO również przy wsparciu funduszu opracowujemy kodeks dobrych praktyk stosowania oznakowania bez GMO. Jest to bardzo trudna ustawa wbrew pozorom. W związku z tym każdy z nas ma jakąś rolę w tym aspekcie do odegrania i myślę, że tak to trzeba po prostu kompleksowo podejmować w najbliższym czasie. Panie Adamie, bardzo dziękuję za wypowiedź. Chciałbym teraz jeszcze skorzystać z tego, że też jest z nami pan Rafał Banasiak, działający w tym klastrze Agroport. Myślę, że to od strony praktycznej, panie Rafale, możemy też liczyć na takie spojrzenie z pana strony. Witam państwa serdecznie. Dziękuję za głos. Na początku chciałem podziękować przede wszystkim naukowcom i Ministerstwu Rolnictwa, pod którego auspicjum ten program Polskie Białko został przeprowadzony. My uczestniczymy naszą organizacją od 2015 roku i tak już konkretnie rzecz ujmując, to uczestniczymy w obszarze trzecim, czy uczestniczyliśmy w obszarze trzecim dotyczącym tych kwestii agrotechnicznych, ale też i w obszarze piątym dotyczącym organizacji rynku. Ad vocem do słów pana profesora Jerzaka powiem tak. No, my rzeczywiście jesteśmy tym praktycznym wynikiem, ale muszę potwierdzić, że takich organizacji jest więcej. Może nas więcej widać, bo uczestniczymy we wszystkich pracach i spotkaniach, czy to ministerialnych, czy to sejmowych. Natomiast tych organizacji jest więcej, one się rodzą z większymi lub z mniejszymi bólami. To jest trudna sytuacja. My założyliśmy na początku naszą strategię typu pool, czyli to my wybieramy potrzebne dla nas informacje i działania. I to, co zauważyliśmy, to największym problemem jest koncentracja rzeczywiście tych rodzimych źródeł białka. Na dzisiaj w naszej organizacji jest około 500 rodzinnych gospodarstw rolnych. Z powodzeniem uzyskaliśmy poziom kilkunastu, może do 20 tysięcy ton rodzimych źródeł białka. W przeważającej części jest to bobik, ale też i groch, rzadziej łubin z racji naszego obszaru działania. Rozszerzamy swoją działalność na teren województwa podlaskiego, też i województwa pomorskiego, więc praktyka rodzi się w bólach i potrzebuje więcej czasu, ale ona jest na pewno potrzebna i takim świętym słowem dla nas w tej działalności jest integracja i już zintegrowaliśmy się w miarę możliwości poziomo. Poszukujemy też możliwości integracji pionowej. To też muszę powiedzieć, że bardzo ciekawy ostatni odzew naszej polskiej mieszalni pasz, WIPASZ jest. Kibicujemy WIPASZowi w przeprowadzeniu badań dotyczących możliwości wykorzystania rodzimych źródeł. Wiem skądinąd, że chyba w lutym rozpoczynają się te badania, takie nazwijmy to przemysłowe. Czekamy na wyniki, czekamy też na wskazania w zakresie odpowiednich gatunków roślin, ale też i konkretnych odmian. Natomiast to jest ta część praktyczna. Ja powiem troszeczkę też o tej części, która według nas tworzy pewne bariery, ale też i takie, nazywamy to, progi zwalniające do działania w ramach rodzimych,
rodzimych źródeł białka. My specjalizujemy się rzeczywiście w tym temacie roślin strączkowych szeroko pojętych i trzeba zauważyć, że w tych latach, kiedy w ramach EFA można było wykorzystywać środki ochrony roślin, ta ilość białka rodzimego na rynku zwiększyła się ogromnie, kiedy te możliwości zostały zabrane. W tym czasie rzeczywiście ta opłacalność, czy właściwie funkcjonowanie w ramach tego programu proekologicznego, no po prostu zmniejszyła drastycznie tę produkcję. Na naszym terenie widzimy przy naszej sprzedaży, że jednak w obecnym czasie te nasze strączki w znakomitej większości wyjeżdżają poza granice kraju, ponieważ no, bardzo mało tych przetwórni paszowych jest jednak zainteresowanych. Można powiedzieć, że w pewnych momentach jest to no nie monopol, ale może duopol. Jeżeli chodzi o wykorzystanie tego białka, no to czekamy też na możliwości wsparcia ze strony Ministerstwa Rolnictwa, a raczej kontynuowania tego programu Polskie Białko, bo wiadomo już, gdzie jesteśmy. Naukowcy nam pokazali też i receptę, w którym kierunku możemy działać i chyba ważnym elementem jest jednak wdrożenie tych wszystkich elementów. Ciekawym elementem oczywiście jest ten czynnik narodowego celu wskaźnikowego i zgadzam się z panem Adamem Stępniem, że żeby nie wylewać tego dziecka z kąpielą, no trzeba by było usiąść i opracować pewne warianty, w których te białko byłoby wliczane do tego celu wskaźnikowego. Należy też, tak mi się wydaje, kontynuować te prace w ramach ministerialnego zespołu do spraw odbudowy rodzimych źródeł białka. To są ciekawe dyskusje, w których no, czasem uczestniczymy walnie, czasem rzeczywiście jesteśmy pomijani. Być może to jest jak gdyby element do dopracowania. To, co chciałem jeszcze powiedzieć w stosunku do przemysłu paszowego, to bardzo budującym są ostatnie wypowiedzi pani prezydent Izby Zbożowo-Paszowej, która deklaruje chęć zakupu całości wyprodukowanych rodzimych źródeł białka. Ta deklaracja jest dla nas bardzo ważna. Natomiast oczywiście, jak to deklaracje, muszą być poparte również ewentualnie konkretnymi rozporządzeniami, które by no jednak mogły wspomagać nas, jak nas producentów roślin białkowych, ale też i pomagać integrować się nie tylko z przetwórniami paszowymi, ale też i z gospodarstwami rolnymi, które pasze produkują u siebie. Więc szereg możliwości jest, można powiedzieć tak, równolegle. Współpraca producentów białka roślinnego z przetwórcami, ale też i współpraca producentów białka roślinnego w ramach producentów białka zwierzęcego. Mówię tutaj gospodarstwo, nie tylko gospodarstwo, przetwórstwo, więc tych elementów jest więcej. Należy je podnosić i kontynuować na pewno ten program. Dziękuję bardzo, panie Rafale. Mam w takim razie pytanie do przemysłu paszowego, ale nie tylko. Jak trzeba zorganizować rynek krajowych źródeł białka, aby ta produkcja mogła się u nas rozwijać? Dzień dobry, Piątkowska Monika, prezydent Izby Zbożowo-Paszowej. Pani Moniko, właśnie chciałem też udzielić pani głosu, ale w takim razie słuchamy uważnie. Tak jest. Bardzo dziękuję za możliwość i wysłuchania dzisiejszych prezentacji i za możliwość zabrania głosu. Ja oczywiście odpowiem na pana pytanie, ale pozwolę sobie też
odnieść do kilku kwestii, korzystając z tego, że jestem przy głosie, które dzisiaj tutaj padły. Bardzo się cieszę, że w kilku miejscach padły stwierdzenia i sformułowania o tym, że potrzebne są systemowe rozwiązania, potrzebne jest długofalowe spojrzenie w tym zakresie, bo jest to proces, który będzie trwał wiele lat. Potrzebujemy długich, dużych, jednolitych partii i stałości dostaw i bardzo, bardzo się cieszę, że ta informacja dzisiaj kilkakrotnie padła i że jest świadomość po stronie różnych uczestników rynku, że jest to element... Przepraszam, bardzo... przepraszam Pani Moniko, bo my Panią nie widzimy, czy to jest efekt... Już mówię, to ja przepraszam, że nie uprzedziłam. Proszę zerknąć, kamera jest włączona. Niestety od jakiegoś czasu mam, jak tam Pan zapewne widzi, że u mnie ta kamera jest uruchomiona, mam jakiś taki problem, że okay, ta kamera dobrze. Albo działa, albo nie działa i teraz z tego wynika, że znowu nie działa, ale... Intencje mam dobre i czyste, widać, że kamera jest odblokowana. No być może w którymś momencie się pojawię, no na razie niestety Państwo będą musieli mi to wybaczyć i po prostu chwilkę mnie posłuchać w takiej formule, w jakiej mogę. Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Szanowni Państwo, wracając do merytoryki. Tej podaży dzisiaj, i to jest bezdyskusyjne, bo o tym dzisiaj mówimy od jakiegoś czasu, wystarczającej na rynku nie ma, tak? Przypomnę tylko, że zużywamy surowców w wysokości rocznie ponad 4 miliony ton. Jeśli chodzi o strączkowy, mamy na dzisiaj dostępny gdzieś około 300 tysięcy, a samego czystego białka 1 300 000 ton rocznie przemysł paszowy zużywa. No te wskaźniki mówią jakby same za siebie, tak? Że problem tkwi w tym, że tej podaży nie ma. Już nie mówiąc o tym, że rzeczywiście, aby było trwałe zużycie i trwałe, bezpieczne, stabilne korzystanie przez przemysł paszowy z roślin strączkowych, z polskiego białka, no to musi być pewność i gwarancja tych stałych dostaw. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, padło to dzisiaj też kilkakrotnie. Ja nie ukrywam, że od jakiegoś czasu troszeczkę zaczynam się denerwować, jak słyszę to 140 raz, że przemysł paszowy jest niezainteresowany polskim białkiem z jakiegoś tam powodu. Chcę po raz kolejny jakby zdementować tą kwestię. To jest absolutnie nieprawda. Rzeczywiście przemysł paszowy korzysta z importowanej śruty sojowej modyfikowanej genetycznie, to prawda, w dużych ilościach, ale jest też bardzo zainteresowany korzystaniem z białka wywodzącego się z polskich narodowych roślin strączkowych, roślin wysokobiałkowych, tylko ich po prostu nie ma. Nie mamy gwarancji dostawy. Rolnicy z różnych powodów nie uprawiają. Ja w to nie będę jakby dzisiaj już wnikała. Liczymy tu na duże i skuteczne zaangażowanie ministerstwa, żeby w sposób systemowy umożliwić nam korzystanie z tego białka. No natomiast niestety, ale nie mogę się zgodzić, że rozwiązaniem w tym zakresie będzie narodowy cel wskaźnikowy. Proszę Państwa, jeżeli surowca nie ma, to ani dodatkowa, mnie się wydaje, że to jest logiczne, ani dodatkowa platforma informacyjno-handlowa tego surowca będzie kosztowała parę milionów, nie zapewni, ani legislacyjny zapis zobowiązujący firmy paszowe do stosowania polskiego białka też tej podaży nie zapewni. Nie ma takiej możliwości. My musimy podjąć działania we właściwej kolejności. Od producenta polskiego białka, żeby go zachęcić, po organizację rynku i zaraz do tego przejdę, do zaangażowania firm paszowych i najlepiej by było, żeby te procesy były realizowane równolegle i z zaangażowaniem firm paszowych. Jak spojrzymy, ja bardzo się cieszę, że te programy wieloletnie były realizowane i liczę, że dalej w tym zakresie będziemy pracować, ale nawet z tych dzisiejszych prezentacji jasno wynika, że firmy paszowe, duży przemysł paszowy nie był angażowany w realizację tych programów wieloletnich, a też wielokrotnie, nie tylko ja, ale wiele firm biorących udział dzisiaj, zresztą też część tych firm jest obecna,
deklarowało swoją otwartość, deklarowało umożliwienie testowania pracy w zakładach paszowych, żebyśmy zobaczyli, jak ta pasza się zachowuje, jaki jest skutek, jeśli chodzi o największy problem jest oczywiście w produkcji drobiu, w produkcji przemysłowej, nie tylko gospodarskiej, ale przemysłowej. Ja bardzo zachęcam i środowisko nauki, i ministerstwo. Z ministerstwem naprawdę bardzo dobrze od 2 lat pracujemy, jeśli chodzi o środowisko nauki, też to się jakby zmienia, to zaangażowanie jest coraz większe, ale zachęcam Państwa do współpracy z dużymi przedsiębiorstwami, wykorzystywania ich wiedzy, możliwości i chęci, bo naprawdę ta chęć jest. Padło dzisiaj z ust Pana z Agroportu, za co dziękuję, że kilkakrotnie tą deklarację z mojej strony, że chcemy organizować rynek, że nasze firmy paszowe chcą kupować polskie białko. Tak, rzeczywiście ta deklaracja i dzisiaj też ją składam, pada. Natomiast proszę Państwa, jeżeli z drugiej strony nie będzie konkretnych ofert sprzedaży, to moja deklaracja faktycznie nie wystarczy. Jeśli chodzi o Agroport, zapytam wprost, ile tych ofert sprzedaży do Izby Zbożowo-Paszowej wpłynęło i odpowiem Państwu od razu: zero. Bardzo uprzejmie proszę, dajcie nam szansę. Ja wiem, że część z Państwa bezpośrednio współpracuje z polskimi firmami, nie tylko polskimi, ale zagranicznymi, bardzo się cieszę, ale my również jako Izba Zbożowo-Paszowa dostajemy zapytania od firm naszych paszowych, z którymi współpracujemy, i to zarówno od naszych członków, jak i nie tylko. Zrzeszamy dzisiaj około 80% rynku paszowego, że poszukiwane jest polskie białko. Ja dzisiaj w trakcie tej konferencji miałam kilka wiadomości od uczestników i nie tylko. Powtórz i powiedz, że szukamy grochu, szukamy polskich roślin białkowych. Powtarzam i oczekuję i bardzo proszę o konkretne oferty sprzedaży. Tu muszą chcieć dwie strony. Ja oferuję platformę, bo też w którymś momencie padło, że jakby nie ma podmiotu, który chciałby się podjąć organizacji tego rynku. No nieprawda, proszę Państwa. Po raz nasty mówię, bardzo chętnie się w to zaangażujemy. Proszę, przesyłajcie oferty. Te oferty do Izby Zbożowo-Paszowej. Pani Moniko, czyli jakbyśmy mogli też tą Pani wypowiedź spróbować podsumować. Jakie konkretne narzędzia by musiały tutaj się pojawić? Konkretne narzędzie już jest. Jeżeli chodzi o handel, to przypomnę, że i to bardzo jest zaangażowane w to Ministerstwo Rolnictwa i Towarowa Giełda Energii. Bardzo im dziękujemy. Z Towarową Giełdą Energii mamy na co dzień, mamy umowę współpracy i z nimi współpracujemy. Jest Towarowa Giełda Energii. Będą wprowadzane kolejne produkty i będzie możliwość handlowania również na giełdzie. Nie twórzmy kolejnej platformy, tylko weźmy współpracę z Towarową Giełdą Energii. Niech to polskie białko, są autoryzowane magazyny, niech to polskie białko się tam pojawi. A nasze firmy, będzie podaż, będzie zakup. Tu widzę, nie ma sensu tworzyć kolejnych narzędzi. Tu trzeba wykorzystywać, Szanowni Państwo, te narzędzia, które mamy. My tego nie oczywiście. Teraz może poprosimy też Pana Rafała Banasiaka, bo widzę, że zgłaszał akces do głosu. Bardzo dziękuję za głos. Przyjmuję za dobrą monetę oczywiście tę deklarację Pani Prezydent. Spotykamy się nie pierwszy raz, że tak powiem, i wirtualnie, i realnie. Jest to pierwsza deklaracja. To jest tak, że rzeczywiście w obecnym czasie te deklaracje są składane. Natomiast my rolnicy zauważamy problem sprzedaży zaraz po żniwach. I to jest ten element, który nas blokuje w sprzedaży, a co dalej idzie w produkcji na następne lata. Na naszym terenie tak to funkcjonuje nie inaczej. My jesteśmy wyspecjalizowani w bobiku i z tym upłynnianiem na rynku krajowym mamy problem. Co więcej, widzimy takie sytuacje, w których rodzimi przetwórcy pasz kupują ten nasz surowiec, mówię tu o bobiku, i go eksportują dalej, więc jest taka sytuacja, że ten bobik jednak wyjeżdża poza granice kraju. Odnosząc się do samego bilansu białkowego, to ja chciałbym się zapytać Pana Adama Stępnia, czy to rzeczywiście, jeżeli chodzi o bilans białkowy w
połączeniu ze śrutą rzepaczaną. Czy to jest taki mały procent, jeżeli chodzi o udział tych w paszach u nas w kraju? Bo w Niemczech przez te 10 lat, od kiedy już pracują, udało się wypracować taki bilans, że jest 50% rodzimych źródeł białka i 50% importu. I do tego, jak rozumiem, mamy wszyscy dążyć. Oczywiście, że nasza skala naszego klastra jest skalą regionalną. Służymy pomocą do utworzenia takich ośrodków w innych częściach kraju. I to jest ten kierunek, tak żeby to można było działać. Nie? Panie Adamie, został pan wywołany, więc... Tak, tak. Czy ja będę mogła jeszcze jedno zdanie ad vocem? Po Adamie. Adam oczywiście po tobie. Dobrze, dobrze, proszę, panie Adamie. Znaczy, no, bardzo dziękuję. Ja zawsze chętnie staram się no, tutaj w takich tego typu dyskusjach uczestniczyć, natomiast ja się nie czuję kompetentny do tego, żeby określić, jaki to procent my możemy w tym kontekście, o który pan pyta, zabezpieczyć z krajowych źródeł. Proste kalkulacje, takie bym powiedział wręcz najprostsze z możliwych. Oczywiście pełna zgoda, jeżeli chodzi o rynek niemiecki, tam ta proporcja została, czy bariera z większego wykorzystania śruty rzepakowej nad śrutą sojową przekroczona już w roku 2015 i ona rośnie. Znaczy no cały czas te dysproporcje rosną. Natomiast no, teraz jest kwestia wszystkich wzięcia pod uwagę wszystkich czynników, które na to wpływają. Jedna rzecz to jest, o której już pozwoliłem sobie wcześniej wspomnieć, nieco inna struktura produkcji pasz przemysłowych niż w Polsce. Co prawda w Niemczech produkuje się ponad dwa razy więcej tych pasz, bo ponad 23 miliony, w Polsce około tam 10. Monika, popraw mnie, jeżeli się mylę. Natomiast no, zakładam, że pewnie łatwiej jest ten balans osiągnąć przy produkcji prawie 10 milionów ton pasz dla trzody i ponad 7 milionach pasz dla bydła, co nie znaczy, ja znowu to powtarzam, trochę się powołam teraz na to, co dzisiaj Anita Zaworska powiedziała, tak, no, w odniesieniu do akurat strączkowych, ale no, my chyba trochę jednak dysponujemy przez normami, jeżeli chodzi o stosowanie tego progu bezpieczeństwa w odniesieniu do śruty rzepakowej, co wynika raczej z impulsów ekonomicznych, aniżeli stricte technicznych. W związku z tym ja kiedyś takie wyliczenia robiłem, ale to jeszcze to było kilka lat temu, przy obecnej strukturze podaży czy komponentów pochodzenia roślin oleistych, czyli no tak naprawdę w Polsce w 100% to się ogranicza do śruty rzepakowej. Póki co ta śruta sojowa, no to jest, znaczy to w ogóle soja krajowa to jest skala zupełnie mikro niestety, co miałem nadzieję też się będzie zmieniać, bo widzę to zaangażowanie również spółek nasiennych. To no my niestety, nie chcę tutaj mówić w przypadku tego udziału roślin strączkowych, ale nie jesteśmy w stanie osiągnąć 50%. To jest niestety z tej perspektywy właśnie struktury produkcji pasz przemysłowych niemożliwe. Okej, panie Adamie, przepraszam, że przerywam. Chodzi o cały miks białkowy, rozumiem, prawda? Ja nie mówię tylko o strączkowych, ale o cały miks rodzimych źródeł białka i to jest chyba podstawowy cel, żeby uzyskać te 50% rodzimych. Zapewne, dlatego nie inkorporowałem sobie na samym wstępie tej wypowiedzi do wypowiadania się na temat całego rynku, ponieważ ja tak nie takiej wiedzy nie posiadam, a to, co dzisiaj no, koledzy profesorowie przedstawili w odniesieniu do strączkowych, no obawiam się, że również nie pozwala mi, żeby ten sposób. Jeszcze pani Monika tutaj chciała coś dodać z tego, co deklarowała. Bardzo bym prosił skupić się na czasie. Jest nas sporo, mamy jeszcze mamy troszeczkę tego czasu, ale tak proszę mi wybaczyć, że będę wchodził i skracał wypowiedzi, bo mniej więcej do 2-3 minut maksymalnie. Dobrze, to nie jest moja złośliwość, tylko jakby ukłon w stosunku do tych innych uczestniczących, którzy może będą chcieli coś też jeszcze zabrać jakiś głos. Także proszę pani Monika.
Tak, ja sobie pozwolę zabrać głos raz jeszcze bez żadnych skrupułów czasowych, jeżeli pan pozwoli, dlatego że dyskutujemy na ten temat od 2 godzin, a przemysł paszowy, izba te, przypomnę, gromadzi 80% tego sektora, przemysł paszowy dzisiaj myślę, że ze 2-3 minuty miał na zabranie głosu, więc ja sobie pozwolę jednak jeszcze z tą minutę z państwem porozmawiać, apelując przy tej okazji do firm paszowych, które są obecne na spotkaniu, i bardzo o zabranie głosu i prosząc pana, aby pan im tą możliwość też dał, żeby jednak wszyscy uczestnicy łańcucha, bo jest to system naczyń powiązanych, mieli możliwość wypowiedzenia się. I to ja w takim razie ad vocem jeszcze do pana z Agroportu, ale nie tylko, bo to jakby jest ten komunikat był powielany kilkakrotnie. Raz jeszcze chciałam powiedzieć, że wprowadzanie celu wskaźnikowego nie jest rozwiązaniem, które nam zwiększy podaż, bo cel wskaźnikowy to byłby instrument, którego realizacją, podmiotem odpowiedzialnym za realizację tego celu byłyby firmy paszowe, a firmy paszowe nie mają możliwości bezpośredniej zwiększenia produkcji polskiego białka w naszym kraju. To nie jest ten podmiot, który tutaj skutecznie zadziała. Ten podmiot może skutecznie ten surowiec zakupić. I raz jeszcze deklaruję i mam nadzieję, że firmy obecne paszowe na tym spotkaniu dzisiaj to potwierdzą, a wręcz jestem przekonana, że potwierdzą, jak tylko będą miały możliwość zabrania głosu, że my ten surowiec chcemy kupować. My naprawdę go na rynku polskim poszukujemy i go nie ma. I argument, że zwiększa się eksport polskich roślin strączkowych na rynek niemiecki, nie jest argumentem, który do mnie dociera, bo to nie sektor paszowy sprzedaje polskie białko niemieckim paszarniom. Proszę uprzejmie w takim razie, abyśmy tu strukturę zmieniali. Proszę, nie handlujmy z niemieckimi paszarniami, handlujmy z polskimi paszarniami, które bardzo chętnie ten polski surowiec od polskiego rolnika kupią. Ja w tym momencie tyle, być może jeszcze będę chciała zabrać głos. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz poproszę o wypowiedź panią Agatę Lecewicz. Pani Agata poprosiła o możliwość zabrania głosu. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w tej konferencji i za możliwość zabrania głosu. Ja chciałabym nawiązać przede wszystkim do tego, co powiedziała Monika. Tak, ma w stu procentach rację i w 100% jest głosem przemysłu. My bardzo chcemy używać rośliny strączkowe. Wiem, że WIPASZ, tak samo jak i my, Nutripol, mamy dość duże projekty teraz na stosowanie nasion bobowatych w żywieniu drobiu. Z tego, co się orientuje WIPASZ w kurczaku, my w indyku. Niestety my nie mamy surowca nawet do badań. Jest problem z dostępnością i nawet bezpośrednio po żniwach nie byliśmy w stanie zaopatrzyć się w jakieś nawet minimalne ilości, które by wystarczyły nam do pierwszych testów przemysłowych. Poza tym, to tak tylko nawiązując do tej podaży, bo popyt jest i to jest ogromny, proszę mi wierzyć, ale wracając do całego programu wieloletniego, jest mi z pozycji przedstawiciela polskiego przemysłu, wytwórni pasz, która jest ostatnim odbiorcą, jakby tym ostatnim ogniwem w całym łańcuchu, jest mi przykro, że nie zostaliśmy zaangażowani do tych prac od samego początku, ponieważ według mnie to od nas, od przemysłu powinno wyjść, czego my potrzebujemy, jakich surowców, jakich odmian, o jakich wartościach. Zostało zrobionych mnóstwo badań, część z nich już zostało też omówione wielokrotnie na spotkaniach, część z tego, co zrozumiałam, jeszcze się ukaże. Natomiast muszę przyznać, że te badania z bólem serca niewiele wnoszą do naszej pracy. Są to badania bardzo szczegółowe, laboratoryjne, na małych poletkach doświadczalnych, a proszę mi wierzyć, że produkcja tak nie wygląda. To są tony, to są masy, to jest ogrom produkcji i ogrom ptaków, ogrom świń, tak? To nie jest jeden ptaszek w klatce albo jedna świnka w kojcu. Przepraszam, że tak mówię, wiem, że od czegoś trzeba wyjść, od czegoś trzeba zacząć, natomiast nie można bezpośrednio przełożyć wyników tych badań na produkcję. Większość doświadczeń była robiona na paszy sypkiej. My robimy paszę granulowaną w znacznej większości. Mamy problemy z granulacją roślin strączkowych, mamy problemy w ogóle już na samym wejściu surowca do wytwórni z określeniem, jaka to jest odmiana, jakie to są parametry. Zostało zrobione wiele badań, ale
przez to, że nie były one konsultowane z branżą, z odbiorcą końcowym, muszę przyznać, że tak jak już powiedziałam, nie jesteśmy w stanie za bardzo z nich skorzystać. Dlatego mam nadzieję, liczę na to, że w przypadku kontynuacji tego programu będziemy mogli wypowiedzieć się, my jako branża paszowa, i będziemy mieli możliwość współpracy, tak, żeby zarówno były zasiewane te odmiany, które nam będą potrzebne, no jak też, że tak powiem, żeby zgrać i spiąć całą ekonomikę tej produkcji, bo to też jest bardzo istotna sprawa i z naszego punktu widzenia najistotniejsza, żeby to po prostu wszystko nam się spięło, żeby nas było stać na zakup tych roślin, żeby hodowcy było stać na zakup tej paszy i później, żeby ubojnie było też stać na odkupienie tych zwierząt hodowanych na roślinach strączkowych. Także bardzo proszę i apeluję jako przemysł, zaangażujcie nas do dalszych prac i dajcie nam możliwość zakupu surowca, bo my go naprawdę szukamy i potrzebujemy. Także bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję Pani Agato. Teraz poproszę o zabranie głosu Panią Ninę Dobrzyńską, która o to poprosiła, a później Pana Roberta Telusa. Także bardzo proszę Pani Nino. Pani Nino, niestety nie słychać Pani. Poczekamy. Być może uda się. To może Pani Nino. To może kolejna osoba, tak, a Pani Nina za chwilę. Dokładnie, dobrze? Może poprosimy Pana Roberta Telusa. Za chwilkę wrócimy do Pani Niny. Bardzo serdecznie witam. Bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w tej konferencji. Bardzo dobrej konferencji, bardzo potrzebne. Jesteśmy w tej chwili na czasie, żeby na ten temat rozmawiać. Jeżeli chodzi o badania, ja mam bardzo dobre zdanie na ten temat. Trzeba było to zrobić, bo tej firmy paszowej i pani Agata i pani Monika Piątkowska, myślę, że tutaj mówiły o tych badaniach bardziej pani Agata negatywnie, a ja uważam, że badania były potrzebne, bo od czegoś musieliśmy zacząć, to znaczy musieliśmy mieć materiał. Materiał mamy wypracowany z tego, co z tych informacji, które otrzymujemy, materiały. Teraz potrzebny jest system. Tu się zgodzę, że jest potrzebny system. System, który będzie jakby zajmie się skupowaniem tego, to znaczy i skupowaniem, i zachęci rolników, bo ja również jestem, oprócz tego, że jestem przewodniczącym Komisji Rolnictwa, to jestem również rolnikiem. Też sieję groch. W tym momencie w magazynie mam sporo grochu i nie ma go kto odebrać. Nikt nie jest zainteresowany, znaczy może nie to, że nie jest zainteresowany, nie ma zainteresowania takiego, żeby go sprzedać. I to znaczy, że ten system nie działa. Nie działa system kupowania. Nie zgodzę się całkowicie z panią Agatą, że ten system wskaźnikowy, o którym mówiliśmy, nie zadziała, że on jakby no jest źle ukierunkowany, bo jest ukierunkowany na firmy paszowe. Właśnie on ma być ukierunkowany na firmy paszowe. To znaczy, że wtedy te firmy paszowe wejdą całkowicie w ten cały system, to znaczy będą zainteresowane, żeby kupić od polskiego rolnika białko, żeby kupić ten materiał od polskiego rolnika. Mało tego, te firmy paszowe będą zainteresowane, żeby zachęcić rolnika do tego, żeby ten rolnik siał i sprzedawał, nie tylko siał pod talerzówkę, bo wiemy o tym, że niektórzy sieją te białko pod talerzówkę, żeby wziąć tylko dopłaty. I to jest złe. Dlatego te firmy paszowe są w całym tym systemie bardzo potrzebne. Zgadzam się tutaj z panią Agatą, że szkoda, że nie były od samego początku jakby te firmy paszowe brane pod uwagę w całym tym systemie pracy badawczych, bo to jest ważny element. Firmy paszowe to są bardzo ważny element. Bez firm paszowych tego na pewno nie zrobimy. Dlatego ten wskaźnik, myślę, że zmusi troszkę, zmobilizuje firmy do tego, żeby kupowali, żeby nasze ziarno nie jechało do Niemiec. Bo to, pani Agato, drodzy państwo, tutaj mówię do firm paszowych, do pani Moniko, to, że Niemcy kupują od nas, to pokazuje, że albo jest tam lepsza cena, albo lepiej to zorganizowane. To my musimy to zorganizować u nas w Polsce. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, że ta konferencja się odbyła. Bardzo się cieszę, że wziąłem udział w tej konferencji. Chcę również zaprosić Państwa na... Mamy dopłaty w prowolskie. No.
Dziękuję bardzo, panie Robercie. Jeszcze jedno zdanie tylko. Chciałem zaprosić na 15 grudnia na komisję sejmową. Będziemy właśnie na ten sam temat rozmawiać na komisji. O godzinie 10 jest rozpoczęcie komisji, dlatego bardzo serdecznie wszystkich zapraszam zainteresowanych tym tematem, żebyśmy dalej mogli kontynuować, dalej wgłębiać ten temat, żebyśmy mogli wspólnie wprowadzić ten system, który pomoże na to, żebyśmy mogli korzystać z naszego polskiego i zdrowego, i dobrego białka. Dziękuję bardzo. Pani Nino, czy możemy porozmawiać, czy już problemy techniczne zostały zażegnane? Zobaczymy, czy się uda. Słychać mnie teraz? Tak, słychać bardzo dobrze. O, super, super, super. Okazało się, że wystarczyło założyć słuchawki. Jakoś nie działa mój mikrofon bez słuchawek. Dobrze. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że takie zacne grono możemy chociaż przez internet zobaczyć. Zwykle wolę się z Państwem spotykać osobiście. I też muszę przyznać, że tak naprawdę jesteśmy w takim dobrym momencie, że przez 2 lata spotykaliśmy się w ramach porozumienia rolniczego z całą branżą w zasadzie, powiedziałabym. Przez 10 lat realizowaliśmy program białkowy, który dzisiaj podsumowujemy, bo dzisiaj podsumowujemy tak naprawdę nie 5 lat, ale 10 lat realizacji programu realizowanego przez 17 jednostek naukowych za spore pieniądze i też myślę, że wszyscy dzisiaj zobaczyli, że ten program był bardzo wielokierunkowy. Praktycznie od genetyki, poprzez agrotechnikę, poprzez techniki żywieniowe, po ekonomię i całą organizację rynku. I rzeczywiście jakby została wykonana wielka praca, za którą dziękuję wszystkim wykonawcom programu. Natomiast też trzeba powiedzieć, że to była tylko część całego takiego dosyć spójnego, oczywiście można z tym dyskutować, natomiast wielocząstkowego programu, który ma na celu zabezpieczenie wykorzystania rodzimych źródeł białka w żywieniu zwierząt, w paszach i nie tylko. Ponieważ oczywiście program białkowy był realizowany przez 10 lat płynnie w zasadzie. W międzyczasie wprowadziliśmy wiele rodzajów innych instrumentów. Choćby dopłaty do uprawy roślin strączkowych, choćby dopłaty w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich dla przetwórców, dla firm, które zdecydują się jakby wykorzystać swoje linie produkcyjne do tego, żeby wykorzystywać rodzime źródła białka, takie, które nie są jakby skażone tą nazwą GMO. Mamy też inne badania, jakby choćby postęp biologiczny, który mimo tego, że program białkowy się zakończył, nominalnie to kwestie postępu biologicznego i badań nad dobrymi odmianami cały czas się będą działy. Mamy też wielką, bardzo, bardzo interesującą inicjatywę białkową Centralnego Ośrodka Badań Roślin Uprawnych, dowodzoną przez pana profesora Gacka, który w pocie czoła przez ostatnie kilka lat sprawdzał, jakie odmiany różnych roślin strączkowych, a w szczególności soi, stało się jego ulubioną rośliną chyba. Jeśli pan profesor mnie słyszy, to tak to pewnie potwierdzi. Żeby badać właśnie tą przydatność roślin, odmian do uprawy w naszych warunkach. I też cały czas jest prowadzona wiedza doradcza, wiedza szkoleniowa w stosunku do rolników, jakiego rodzaju odmiany musimy uprawiać. Od 2 lat, tak jak powiedziałem, Coś nam tutaj przerwało, nie widzę. Pani Anito, przepraszam, pani Nino. Dobrze, to w takim razie poczekamy na panią Ninę jeszcze za chwilę. Panie profesorze, bo pan tutaj już sporo czeka. A jest pani Nina? Jestem. Co się dzieje z łączem? Dobrze, bo uciekła nam pani. Tak? Ojej, nie wiem. A słychać mnie teraz, czy nie? Ojej, coś teraz jest nie słychać. Tak. Prosimy o kontynuację, bo to jeszcze tak mamy sporo osób, które by chciały zabrać głos. Dobrze, ja tylko już tak króciutko. Chciałam powiedzieć, że to, o czym mówi przemysł paszowy, że rzeczywiście chce mieć płynne dostawy duże, to jest prawda.
Natomiast żeby mieć te płynne dostawy, to też rolnik polski musi wiedzieć, że ktoś to ziarno od niego kupi. Więc w pewnym momencie mamy koło zamykające się i rzeczywiście jeśli rolnicy też będą wiedzieli, tak można dywagować, że jeśli rolnicy będą wiedzieli, że przetwórcy muszą skupić to ziarno, to będą bardziej chętni do uprawy. Oczywiście uprawy wielkołanowe jak najbardziej tak. Natomiast pani Agata też myślę, że pamięta o tym, że nie wszystkie badania, nie wszystkie doświadczenia muszą być prowadzone przez instytuty naukowe, a państwo też korzystają z różnego rodzaju grantów. Ostatnio przecież rozmawialiśmy o takim grancie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w którym państwo uczestniczą też z naszym błogosławieństwem, właśnie w celu zbadania tego, co zostało zbadane w małej skali, przełożenie na dużą skalę. Także myślę, że teraz te dwa lata, o które zostało przedłużone moratorium, to jest ten czas, kiedy musimy już porządnie usiąść z branżą i faktycznie skierować się tylko i wyłącznie na rynek, na to, czy narodowy cel wskaźnikowy, czy jakieś jeszcze inne instrumenty wdrożyć, bo to, co już jest, jest bardzo dużym instrumentarium. Dodatkowo w prawie przejściowym, w programie rozwoju obszarów wiejskich na kolejne lata, na lata 2022-2024, proponujemy wsparcie dla firm, które będą przetwarzać rośliny białkowe, nie GMO, już mówiąc w skrócie, małe, średnie i również duże, jako wyjątkowe wsparcie. Więc wydaje nam się, że dla przetwórstwa, dla przemysłu to już jest duży bonus. Ja życzę sobie po prostu więcej dalszej współpracy, takiej dobrej, jak była przez ostatnie dwa lata. Pani Lino, my pani oddamy w końcowej części jest głos dla pani specjalny, przygotowany, więc te wszystkie inne rzeczy będzie można przekazać na podsumowanie, bo takie podsumowanie będziemy również potrzebowali właśnie od strony ministerstwa. A w tym momencie prosiłbym pana profesora Jerzaka o zabranie głosu. Tak, dziękuję bardzo. Ja bardzo króciutko chciałbym tutaj ad vocem do tego, co mówiła pani dyrektor Piątkowska między innymi, a mianowicie, że badania nie były, że nie zaprosiliśmy zakładów paszowych do badań. Proszę państwa, my mamy opinię praktycznie z 90% zakładów. Te zakłady za każdym razem, czy w pierwszej edycji, czy w drugiej edycji wyrażały swoją opinię w formie ankiet. Jak również organizowaliśmy z zakładami paszowymi spotkania, czy to na Uniwersytecie Przyrodniczym, czy to spotykaliśmy się w Warszawie. Także ta opinia była uwzględniona. Faktem jest, że w tych spotkaniach praktycznie uczestniczyły te same zakłady za każdym razem i to grupa powiedzmy tam 10, może 12, ale to rzutowało na opinię, którą myśmy tutaj przyjęli. Druga kwestia to, no powiem szczerze tak, że ja od wielu lat, od 10 lat praktycznie wszyscy pracujemy w tym projekcie na rynku towarowym, między innymi paszowym od 25 lat. W związku z czym poczułem się w pewnym momencie, jakbyśmy byli 10 lat wcześniej, ponieważ jak się projekt zaczynał, pamiętam pan prezes Tański mówił dokładnie te same słowa. Zakłady paszowe chętnie wszystko kupią, tylko nie ma podaży. Ale rolnicy mówią, zakłady nie chcą kupić, bo nie ma popytu. Proszę państwa, koło zamknięte, jak tutaj przed chwilą padły też takie stwierdzenie. I proponowanie w tym momencie giełdy energii do rozwiązania problemu wydaje mi się jest zupełnie nie na miejscu. Proszę państwa, ja na rynku giełdowym pracowałem przez 20 lat. Ja wiem, co tam można zrobić. Rynek gotówkowy, paszowy zdecydowanie nie nadaje się do tego. Proszę mi pokazać giełdę gotówkową na świecie, która handluje paszami. Rynek giełdowy to jest rynek terminowy, zupełnie o czym innym tutaj mówimy, a nie o sprzedaży fizycznego białka czy fizycznej paszy. Platforma, którą my proponujemy, ona ma załatwić nie tylko sprawę kupna-sprzedaży. To jest platforma informacyjno-handlowa, a tak naprawdę to jest platforma integracyjna, integrująca cały ten rynek. Giełda tego nie zintegruje. Ja mam doświadczenia, proszę mi wierzyć, bo próbowałem takie rzeczy robić.
i do tego potrzebna jest bardzo dedykowana platforma, żeby to porozumienie na tym rynku powstało. W przeciwnym razie to za 10 lat się spotkamy i znowu powiemy, że zakłady nie chcą, chcą kupić, a nie mają, a rolnicy nie mogą sprzedać, bo zakłady nie chcą kupić. I będzie się to koło toczyło dalej i nic się na tym rynku nie zmieni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Juliusz Młodecki się zgłasza, pan Mariusz Olejnik również. Natomiast pani Monika napisała, czy może się odnieść do tych słów pana profesora. To może pani Moniko bardzo krótko i potem poproszę pana Juliusza Młodeckiego. Bardzo dziękuję. W dwóch zdaniach. Rzeczywiście ja też mam, i tu się z panem profesorem Mierzakiem 100% zgadzam, też mam takie wrażenie, że jakby od dłuższego czasu ja nie miałam tej przyjemności, żeby przez 10 lat uczestniczyć w tych pracach i w tych badaniach. Mój okres jest znacznie krótszy, ale już nawet z mojej perspektywy mam wrażenie, że powielamy argumenty. To jest jakby pierwsza kwestia i tu się całkowicie zgadzam. A druga kwestia, informacja o tym, że firmy paszowe, którą zresztą potwierdziła pani Agata Lecewicz, nie były angażowane w wystarczający sposób, otrzymałam i otrzymuję. I dzisiaj to zostało potwierdzone od firm paszowych. W związku z powyższym jakby na tych opiniach się opieram. Jeśli chodzi o kwestię towarowej giełdy energii, to ja tylko uściślę. Miałam na myśli projekt, który od jakiegoś czasu realizowany jest pod nazwą Platforma Żywnościowa i finansowany ze środków publicznych. I uważam, generalnie uważam, że było to dobre zadanie i dobry pomysł, żeby po raz kolejny, wiemy, że stworzenie towarowej giełdy jest projektem bardzo skomplikowanym i trudnym i wielu wątpiących cały czas jest i pewnie on nie funkcjonuje dzisiaj, nie funkcjonują dzisiaj tak, jak my byśmy sobie wszyscy tego życzyli. Podaż się zwiększa, wiem, że się Elewar zaangażował, wiem, że rośnie liczba autoryzowanych magazynów, wiem, że pracownicy zarówno agencji, jak i towarowej giełdy energii, bo akurat towarowa giełda energii, ja wiem, że ta nazwa może być mylna, została w postępowaniu wytypowana jako podmiot do realizacji tego projektu. Natomiast jeżeli już mamy platformę, zwaną platformą żywnościową, na której jest handel zbożem, wiem, że tam będzie dokładana pszenica, będzie dokładany rzepak, nie widzę powodu, żeby za jakiś czas nie dołożyć polskich strączkowych, a nie tworzyć nowego podmiotu. Raz jeszcze mówię, Izba Zbożowo-Paszowa, żeby nie było, że powielamy argumenty, jest gotowa pośredniczyć w sprzedaży polskiego białka i zachęcam wszystkich rolników, i o tym mówię na każdym spotkaniu, do przedstawiania swoich ofert, a my będziemy pośredniczyć, pomagać w dotarciu do firm paszowych, które nieodpłatnie, żeby była jasność, nieodpłatnie, które będą chciały kupić to polskie białko. Jeżeli ktoś uważa, że ta moja deklaracja jest bez pokrycia, to bardzo uprzejmie proszę o pokazanie jednej oferty, która spłynęła do Izby i surowiec nie został sprzedany. I od razu odpowiadam, takiej sytuacji nie będzie. Tych ofert jest niestety na palcach jednej ręki policzyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani Moniko. Poproszę teraz o zabranie głosu pana Juliusza Młodeckiego, a później pana Mariusza Olejnika. Dziękuję bardzo. Ja w pierwszej części tego dzisiejszego spotkania mówiłem o śrucie rzepakowej, tylko bo takie było pytanie. Chciałbym się odnieść również teraz do kwestii roślin bobowatych, które też są przedmiotem zainteresowania czy działania naszego zrzeszenia, bo mamy w nazwie rośliny białkowe. I zacznę od tego, że chcę powiedzieć tak, że w 50% zgadzam się z tym, co powiedziała pani dyrektor Monika Piątkowska i mówię to nie dlatego, żeby Monika zrobić ci przykrość, tylko żeby stwierdzić fakt. Oczywiście nie ma absolutnie dyskusji, jeśli chodzi o kwestię popytu, podaży, relacji przemysł przetwórczy, a rolnicy, jeśli chodzi o rośliny bobowate, ale inaczej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o śrutę rzepakową, bo tutaj podaż jest, a jest zmniejszony popyt, czy mniejszy popyt o tyle, o ile 600-700 tysięcy ton śruty rzepakowej wyjeżdża. Więc tutaj przestrzeń dla przemysłu paszowego jest duża i można spokojnie to zagospodarować, bo i odbiorcy są również tym zainteresowani, co pokazują wyniki naszych spotkań z producentami, czy konferencje robione
dla producentów bydła, mleka, świń, ale również efekt naszego porozumienia z przemysłem drobiarskim, gdzie też można by było pewną ilość śruty rzepakowej umieścić. Więc to jest jedna z kwestii. A teraz jeśli chodzi o śrutę, o rośliny bobowate. Rzeczywiście jest ta kwadratura koła, że nie ma podaży, bo jest mały popyt, ale nie ma popytu, bo nie ma ciągłości dostaw. I to jest poza wszelką dyskusją. I żeby to przełamać, bo to jest zagadnienie, które dotyczy nie tylko Polski, ale i całej Europy. Żeby to przełamać i nie brnąć w niekończące się dyskusje, co by można było zrobić, bo przecież wyniki badań tu panów, państwa, profesorów wyraźnie pokazują, że spokojnie, bez problemu można rośliny bobowate wykorzystywać w przemyśle paszowym. Moim zdaniem to, co trzeba by było zrobić, bo jeszcze ja bym do tych badań dodał takie stwierdzenie. Rolnicy są absolutnie przekonani co do dobroczynnego działania uprawy roślin bobowatych w strukturze zasiewu, bo to jest poza wszelką dyskusją. Tylko, że muszą na tym zarabiać, muszą to gdzieś sprzedać i te argumenty, które tutaj padły, są uzasadnione. I żeby to przełamać, tą kwadraturę koła, moim zdaniem jest niezbędne. Ze strony, powiedzmy, administracji rządowej, to jest działanie takie. Po pierwsze utrzymanie, to co profesor Jerzak powiedział, dopłat do uprawy roślin strączkowych czy bobowatych, ale takie stałe, nie tylko w zależności od powierzchni. Druga rzecz niezbędna to rzeczywiście zlikwidowanie tego zakazu stosowania środków ochrony roślin na uprawach zaliczanych do EFA, bo to w sposób radykalnie zwiększyłoby powierzchnię uprawy i popyt roślin. Trzeba by tylko wskazać, które rośliny warto promować i tu jest to, co zmierzam jakby w drugim punkcie. I tu zwracam się do przemysłu paszowego w taki sposób. My 20 lat temu zawarliśmy takie pionowe porozumienie odnośnie biopaliw z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju, z Krajową Izbą Biopaliw, gdzie mieliśmy za pomysłem tego porozumienia i za zadanie wypromowanie po pierwsze, a po drugie stabilizację całej branży, czyli od pola. Myśmy wyprzedzili to, dziś mówimy od pola do stołu, my mieliśmy organizację, która zajmowała się od pola do baku, od pola do koryta i od pola do stołu. Powiedzieliśmy, jeśli wzięlibyśmy pod uwagę śrutę rzepakową. I może warto byłoby w tej kwestii dotyczącej pasz również takie porozumienie, taką koalicję producentów, rolników, którzy nie mogą sprzedać, przetwórców. I potem z powrotem rolników, bo to przemysł paszowy nie produkuje przecież tylko po to, żeby wyprodukować paszę, tylko żeby tym rolnikom ją z powrotem sprzedać. I takie porozumienie, taką koalicję zawrzeć, podpisać, czy takie porozumienie stworzyć, żebyśmy właśnie te takie, wydawałoby się nierozwiązywalne sprawy można było wcześniej omówić, wykazać i spowodować, żeby te bariery zostały usunięte i żebyśmy to rzeczywiście, tak jak profesor Jerzak mówi, za 10 lat znowu nie mówili, że wszyscy wszystko chcą. Jest bardzo dobrze, tylko pytanie, czemu jest tak źle, bo ten poziom uprawy tych roślin bobowatych jest taki mało istotny. Soja, która tu zaczyna być jakimś takim interesującym, ale to nigdy nie przekraczamy 20 tysięcy hektarów i jeszcze chyba trochę to potrwa, bo tutaj pewne bariery są do przełamania. Dziękuję także bardzo. Myślę, że nie tylko żebyśmy oczekiwali od kogoś, żeby nam coś tam zrobił, ale może w ramach zasnego takiego działania można by takie porozumienie zawrzeć i nie tylko na papierze, ale taką roboczą czy taką praktyczną działalność uruchomić. Dziękuję bardzo, panie Juliuszu. Poproszę teraz o zabranie głosu pana Mariusza Olejnika. Dzień dobry. Ja może tak troszkę jakąś łyżkę dziegciu do tej beczki miodu, bo wszyscy są zadowoleni. Kilkadziesiąt milionów zostało wydane. Zapomniano o wytwórniach paszowych na samym początku tych programów. Teraz już lekcja odrobiona. Był program dopłaty do roślin białkowych.
jakiś taki niespójny, ponieważ jak się wyprodukowało więcej w Polsce tych białkowych, to cena spadła do 350, jak producenci rolni zrezygnowali, to dopłata wynosiła 1400. Był taki rok. W związku z tym trzeba się zastanowić nad tym, co zrobić, większy nacisk włożyć, co zrobić, żebyśmy my zaczęli to produkować. Jest nowa perspektywa, jest Zielony Ład, jest od pola do stołu, tam są zapisane takie rzeczy, żeby ta niezależność białkowa mogła być. W związku z tym dobrze by było, żeby na przykład zmodyfikować dopłaty bezpośrednie i wprowadzić zastosowanie bobowatych w iluś procentach większe dopłaty, żeby nam się to opłacało. To jest bardzo ważne i wtedy jest perspektywa zmiany klimatu, jest perspektywa przy stosowaniu prawidłowego płodozmiaru, nawet na przykład 5 czy 10% i zróżnicowanie tych dopłat, to spowoduje to, że rolnicy będą mieli wybór, nie będzie przymusu, a będzie można to po prostu zmienić. Wydaje mi się, że na tym trzeba by było popracować. Jeżeli chodzi o jakąś stabilność producentów rolnych w zbycie, dobrze by było, żeby przy tych badaniach instytuty wytwórnie pasz, jak już dojdziemy ładu, co możemy produkować, co wytwórnie mogą kupić, dobrze by było, żeby po prostu stworzyć system tworzenia ceny. Jako bazę potraktować cenę siuty sojowej, no bo czy ja będę produkował coś, co ktoś będzie chciał kupić za bezcen, ja też bym chciał wiedzieć, w co wchodzę. Także tu też dobrze by było, żeby kolejne badania po ustaleniu tych proporcji żywieniowych zaakceptowanych przez wytwórnie pasz i hodowców, dobrze by było, żeby to też uwzględnić. No jest obawa na temat tego nadnarodowego celu wskaźnikowego, ale proszę się zastanowić, czy rafinerie produkowałyby paliwa z biopaliwami, jeżeli by nie było narodowego celu wskaźnikowego? Czy nie pomaga w tym wszystkim to, że ten narodowy cel wskaźnikowy jest ustalany na szczeblu unijnym? Także tutaj sugestia do ministerstwa, żeby zacząć rozmawiać na szczeblu unijnym, żeby stworzyć jakieś takie jednolite zasady wspierania tych białek, bardziej skuteczne. Nie tylko dopłata 2% budżetu rolniczego na rośliny białkowe, i jak jest dużo, to jest mniej, bo ta pula została wykorzystana. Także wydaje mi się, że przy następnych doświadczeniach to na pewno prowadzenie, to co pan profesor Święcicki powiedział, ulepszanie wartości odmian, to jest bardzo ważne. Natomiast więcej nad tym, żebyśmy my mogli i chcieli produkować z zyskiem. Żebyśmy mieli stabilność produkcji. To jest istotne. Jasne. Panie prezesie, myślę, że to jest też dobre podsumowanie a propos zysku. O głos prosiła pani Anita. Nie wiem, czy pani Anita też się chce odnieść również do wypowiedzi pana Mariusza Olejnika. Nie, ja jeżeli mogę, chciałabym się odnieść tutaj, bo delikatnie poczułam taki zarzut od ze strony pani Agaty Lecewicz w wypowiedzi, że doświadczenia są prowadzone na pojedynczych obserwacjach. Tutaj chciałabym to zdementować. Owszem, część badań biologicznych, strawnościowych, z uwagi na metodykę, żebyśmy my mogli Państwu przedstawić jakby współczynniki strawności i wyniki faktycznie rzeczywistej strawności składników pokarmowych krajowych źródeł białka, muszą być wykonywane tak, na indywidualnych obserwacjach i faktycznie część tych badań było w ten sposób wykonane. Ale jak wspomniałam w czasie swojej prezentacji, w części zadaniach
zresztą my tutaj w zespole przede wszystkim, tak, o tym decydowaliśmy, ale takie były zapisy w ramach programu wieloletniego, że część doświadczeń jest wykonywanych u rolników indywidualnych i budżet tego projektu, jeżeli może patrzymy sumarycznie, to jest duży, ale na każdy obszar, biorąc pod uwagę działania, nie pozwalał nam na to, żeby przeprowadzić wielkoprzemysłowej produkcji tutaj tych doświadczeń, prawda, na kilku tysiącach sztuk świń i wielu tysiącach brojlerów czy indyków, tak, tylko w tych warunkach lokalnych, tak jak też zapisy były w uchwale Rady Ministrów. Zresztą ten zapis był jakby jasny, stworzenie możliwości do zwiększenia bezpieczeństwa białkowego na cele paszowe, a nie w 100% wykorzystania, tak, tutaj czy zastąpienia. I w tym celu my pracowaliśmy w ramach obszaru czwartego zgodnie z zapisami uchwały Rady Ministrów. To tak w wolą wypowiedzi i odpowiedzi pani Agacie. I przede wszystkim tutaj też jeszcze bardzo ważna rzecz, że my przecież, drodzy Państwo, z przemysłem spotykaliśmy się na niejednokrotnie różnych spotkaniach, gdzie pokazywaliśmy, przekazywaliśmy te informacje. One, tak jak wspomniałam w swojej prezentacji, były przedstawione do ministerstwa, ale Państwu także, więc tutaj te informacje zawsze były, myślę, że też z naszej strony przekazane jasno. Dziękuję za wypowiedź. Pani Anito, dziękuję też bardzo. Widzę tutaj pana profesora Wojciecha Mikulskiego, cierpliwie oczekującego na głos, oddaję. Tak. Dzień dobry, witam. Ja nie jestem profesorem. Proszę Państwa, działalność gospodarczą prowadzi się po to, żeby zyskać pieniądze. Ja jestem z Poznania, w związku z tym będę mówił o pieniądzach. Otóż 2 lata temu w Instytucie Genetyki Roślin zorganizowaliśmy spotkanie wielkich wytwórni pasz z tej wielkiej piątki i dużych producentów roślin strączkowych. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Obie strony rozeszły się, że jesteśmy zainteresowani kontaktami. Ale padło na koniec pytanie, problem. Wytwórnie pasz przedstawią propozycje cenowe. I wtedy, jak te wytwórnie pasz przedstawiły propozycje cenowe, za bobik, groch, bodajże to była cena 600-700 zł, to producenci odpowiedzieli, w porcie mam w granicach 1000. To zresztą pan Balasiak nie pominął dzisiaj swojej wypowiedzi, jakie ceny uzyskuje w eksporcie. Via przez Kłajpedę dalej do Danii i Niemiec. W granicach 1100 zł u rolnika na gospodarstwie. I to jest to między innymi, co powiedział pan Mariusz Olejnik, żeby dążyć do jakiejś stabilizacji produkcji. Bo jeżeli ktoś podejmuje się produkcji tej strączkowych, to mniej więcej musi wiedzieć, za jaką cenę to sprzeda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja teraz mam jedno pytanie, które nasi widzowie zadali na YouTubie, na naszym kanale. Także ja przeczytam i poproszę o odpowiedź na to pytanie. Czy uprawa soi może przynieść zły efekt dotyczący zwierzyny leśnej? Soja potrafi zostać na polu z kukurydzą, co sprzyja żerowaniu na przykład dzikom. Czy dodatkowe źródło wysokiej ilości białka dla tych zwierząt nie będzie niedługo dla nas nieprzyjemną codziennością? Chodzi o przyspieszony wzrost, przyrost dzików, szybsze dojrzewanie płciowe, rozprzestrzenianie się ich na coraz większe terytorium, w związku, rozumiem, z afrykańskim pomorem świń. Czy ktoś z Państwa chciałby odpowiedzieć na to pytanie? Może ja. Proszę bardzo, panie Iliusz. Przepraszam, że tak się wyrywam do tej odpowiedzi. Ona nie jest tutaj łatwa, ale nasi członkowie uprawiają soję. Jak powiedziałem, w tym roku 18,5 miliona ton zlokalizowana i 18,5 tysiąca hektarów. Przepraszam bardzo, 18,5 tysiąca hektarów, więc będziemy mieli przy plonach, które są potwierdzone do granicach do 50 tysięcy ton tej soi rodzimej będziemy mieli. Ona jest uprawiana, 83% jest uprawiane w 7 województwach, czyli poczynając od podkarpackiego, cały pas południowy, kończąc na zachodniopomorskim, gdzie
jest tego około 800 tysięcy hektarów jest uprawiana. I nigdzie właściwie w wszystkich wymianiach informacji dotyczących uprawy soi, problemów z tym związanych, kwestia wysokości plonowania, kwestia stosowania środków ochrony roślin, kwestia odchwaszczania, właściwie nie pada taka obawa, że to może spowodować jakiś wzrost populacji dzików czy zagrożenia dla zwiększenia ich i jakichś ich żerowania na polu. Tego typu kwestia nie padła. Mogę tylko i własnych rolniczych obserwacji powiedzieć, że rzeczywiście soja wtedy, kiedy może być atrakcyjna dla dzików, to bardzo mocno będzie konkurować, mówiąc w cudzysłowie, z kukurydzą, bo to jest ten sam czas dojrzewania. Także myślę, że obawa jest chyba tutaj nie do końca uzasadniana, trochę na wyrost. No i dobrze, no bo dziki są pewnym problemem na gospodarstwa, ten na styku właśnie łowiectwo i rolnictwo, to zawsze to tutaj takie te konflikty mogą mieć miejsce, ale w tym wypadku chyba nie mamy żadnych sygnałów jako zrzeszenie, że to byłby problem. Poproszę teraz o głos pana Mariusza Olejnika. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał jeszcze tylko tak na jedną rzecz zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o włączone, dobrze. Jeżeli chodzi o ten narodowy cel wskaźnikowy, jeżeli rządzący będą przygotowywać się, bo widać po wypowiedzi pana posła Telusa, że coś się kroi, to dobrze by było, żeby bardzo delikatnie do tego podejść, co do drobiu. Drób ma określone problemy teraz, w okresie COVID-u, teraz jeszcze i ptasia grypa i problemy inne, teraz salmonella, jak słyszę, to jest 60% rynku paszowego, w związku z tym tu dobrze by było, żeby albo wyłączyć, albo bardzo delikatnie do tego podejść. Natomiast czy trzoda, czy bydło wraz z popularyzacją czy wykorzystaniem śruty rzepakowej, to jest bardzo ważna sprawa. Natomiast co do tych dopłat do prawidłowego podozmianu, to można by było zrobić to na przykład na 3 czy 5 lat, żeby to był stały rynek. Jeżeli mnie by się opłaciło i zrekompensowało tą różnicę w cenie, którą zaproponuje mi na podstawie systemu tworzenia ceny czy konkretnej ceny wytwórnia pasz, to ja bym na kilka lat w to wszedł i wtedy stworzy się rynek. Dziękuję. Poproszę teraz pana Jerzego Księżaka, bo widzę również, chcę zabrać pan głos. Ja tylko jedno zdanie, mianowicie tu w sprawie tego pytania dotyczące soja i myślistwo i dziki, to chyba autorytetami w tej sprawie to byli nasi przyjaciele już nieżyjący, pan profesor Szukała i pan profesor Rutkowski, którzy oprócz, że byli znakomitymi rolnikami i żywieniowcami, byli również znakomitymi myśliwymi. Dlatego bardzo im tutaj, nam tutaj bardzo brakuje. Natomiast dwa zdania tylko, mianowicie pierwsze dotyczące stosowania środków chemicznych w rejonach o szczególnej wrażliwości, czyli tak zwanych obszarach EFA. Tą decyzję o zakazie wprowadziła Komisja Europejska. Głównie chodziło o oszczędności, prawda, żeby rolnicy nie brali podwójnych dopłat. Raz z EFA, drugi raz uprawy roślin bobowatych. Wiem, że nasze ministerstwo, jak ta decyzja była podejmowana, czy miała być prowadzona, wiem, że nasze ministerstwo próbowało z tym walczyć, czy od tego się obronić, ale niestety się to nie udało. Jednocześnie też mamy taką miętę, że komisja mocno się nad tym zastanawia, żeby wycofać się z tego pomysłu. Natomiast jeśli chodzi o partię materiału, myślę, że tutaj trzeba by było się mocno bardzo zastanowić nad tym ograniczeniem w postaci powierzchni. Mianowicie do 75 hektarów mamy 100% dopłaty, a powyżej 75 hektarów mamy połowę dopłaty. W związku z tym, żeby uzyskać partie większe i jednolite, myślę, że powinniśmy się mocno nad tym zastanowić, czy się z tego nie wycofać. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Panie profesorze, teraz pan profesor Jerzak. Chciałbym, tak, bo jest, proszę o głos. Mariuszowi Olejnikowi odpowiedzieć, jeżeli chodzi o wskaźnik, cel wskaźnikowy. Otóż w założeniach, które myśmy opracowali,
Chodzi o średnią ilość rodzimego białka w zakładzie paszowym. To oznacza, że trzoda może mieć na przykład, nie wiem, 30%, a drób w ogóle. Bo tu chodzi o to, żeby te 8% średnio na przykład przypadło na wszystkie pasze, ale to może być różnie rozdzielone i drób nie musi mieć wcale tego białka rodzimego. Także tutaj obawa jest, myślę, no, niesłuszna, bo to można, przynajmniej w tych założeniach, które my mamy, to można uniknąć. Jeżeli mogę ad vocem, to Michał, ja wiem, o co chodzi, tylko jak słyszałem kilku uczestników zespołów, o którym była mowa na ten temat, to przygotowano do każdych grup zwierząt te narodowe błąd, tereny. Absolutnie jest błąd i to nie o to chodzi. No właśnie o to chodzi. Także tu trzeba z drobiem bardzo delikatnie, tylko to. A jak jestem przy słowie, to jeszcze bym chciał podkreślić, że ta inicjatywa Coboru jest bardzo ważna, ponieważ już coś jest. Mamy agrotechnikę, mamy listy zalecanych odmian, czyli wiemy, które jak się zachowują. Dobrze by było, żeby określić się do 3-4 roślin, żeby to nie było wiele i wtedy będzie bardziej ukierunkowane te doświadczenia, czyli my już jakieś podstawy do tego mamy, tylko jeszcze teraz ekonomia. Cena albo system tworzenia ceny i ten stosowanie prawidłowego płodozmianu, czyli zachęcenie nas do tego, żebym ja dostał wyższą cenę, która spowoduje to, że stworzy się rynek, bo jak na przykład sporo ludzi wejdzie w 5-10%, taki jakiś obowiązek na 3-5 lat, to już pani Piątkowska ma co kupować, prawda? Dobrze, panie Mariuszu, panie prezesie, dobrze wywołał pan panią Monikę, bo pani Monika jeszcze chciała krótko. Drodzy państwo, będziemy powoli kończyć, także pani Moniko, proszę o wypowiedź. Pani Moniko? Okej. Okay. No trudno. Bardzo dziękuję. Jest pani. Chciałam nawiązać właśnie do pana olejnika przede wszystkim. Tak? Czy my się słyszymy? Tak, słyszymy się. Tak, słyszymy się. Słyszymy się? Halo, niestety. Nie słyszymy. Słyszymy się? Teraz się słyszymy. Tak. Halo. Pani Moniko, ja przepraszam bardzo, niestety. Chciałam właśnie na tego, co powiedział pan olejnik, temat wskaźników. Rzeczywiście tak jest, że jeżeli chodzi Pani Moniko, mamy bardzo słaby zasięg, rwie się pani głos, przepraszam bardzo, więc myślę, że tutaj w tym czasie bardzo bym poprosił panią Ninę Dobrzyńską, ponieważ chcielibyśmy poprosić już tutaj przy końcu naszej debaty o takie podsumowanie. Bardzo proszę pani Nino o włączenie się teraz do nas. Nie widzę pani Niny. Byłam poproszona, przepraszam. A, jest pani, dobrze. To jest pani. Pani Małgorzata. Tak. Zostałam poproszona przez Ninę, żeby właśnie na koniec dwa słowa powiedzieć w imieniu ministerstwa. Dobrze. Pani dyrektor musiała oddelegować się już na inne spotkanie. Proszę państwa, bardzo dobrze, że ta dyskusja dzisiejsza się odbyła, ponieważ ona uporządkowała te informacje, które dla nas w ministerstwie są już w tej chwili dobrze identyfikowalne, natomiast no, cały czas na różnych forach toczą się dyskusje, jak sobie z tym problemem poradzić. Ostatnio debata, która odbyła się w Sejmie z okazji zmiany ustawy o paszach, pokazała, że ten temat będzie wracał i 2 lata szybko miną, nawet się nie obejrzymy, jak szybko one miną i niedobrze byłoby, żeby te 2 lata zakończyły się niczym, tylko żeby właśnie w tym momencie wyciągnąć wnioski z tego, co zostało do tej pory wykonane i skupić swoje działania i siły na tym, co pomogłoby zbudować rynek, ponieważ wszyscy państwo tutaj wypowiadający się w mniejszym lub większym stopniu wskazywaliście, potwierdziliście tak naprawdę to, że rynek to jest
ten element, którego w tej chwili nie ma, który jest najtrudniejszy i przy szeregu deklaracji, przy szeregu dobrych chęci, dobrej woli, jednak coś jeszcze trzeba więcej zrobić, aby ten rynek zadziałał. Ja tylko chciałam powiedzieć, że odnosząc się jeszcze tak do kilku wątków, które były poruszane, a mianowicie jednym z nich był wątek dopłat do zazielenienia. To jest sprawa, która wynikła ze zmiany przepisów prawa unijnego. Tutaj kraje niewiele mogą zrobić. Intencją zmiany tych przepisów było, aby oddzielić systemy produkcyjne od systemów ekologicznych, czyli jeżeli jakiś obszar miałby, mówię to, co z uzasadnienia Komisji Europejskiej wynikało, to nie jest jakaś moja mądrość osobista. Jeżeli obszar miałby być pozostawiony na tak zwaną proekologizację, nie należało się spodziewać z takiego obszaru zysków, wobec czego oddzielono płatności do uprawy roślin białkowych od tych płatności, które kwalifikowały się pod uprawy EFA na tych terenach, gdzie również rośliny białkowe były stosowane. Czyli rzeczywiście tutaj te dwie płatności zostały rozdzielone. Natomiast wątek ten pokomplikował tak naprawdę sprawę skali uprawy, ponieważ i w Polsce odnotowano została zmniejszenie skali uprawy roślin białkowych, ale inne państwa również to odnotowały. I na Radach Ministrów Rolnictwa ten temat wraca. Na Radzie Ministrów na AgriFish w październiku nasza delegacja, zresztą również delegacja Francji i kilku innych państw członkowskich, przy okazji rozmowy o odbudowie potencjału rynku roślin białkowych w Europie wskazała na potrzebę zmian w systemach dopłat do produkcji roślin białkowych, mówiąc, że te płatności powinny być bardziej elastyczne, a celem tak naprawdę dopłaty nie powinno być tylko wyłącznie zapobieganie spadkom produkcji czy przeciwdziałanie innym trudnościom sektora, ale w tym momencie, mówiąc o budowaniu niezależności paszowej albo o odbudowywaniu rynku europejskiego, to wsparcie takie powinno przyczyniać się do wzrostu i utrzymania stabilnej bazy produkcyjnej. Także ten element jest omawiany, on jest na topie. Dzisiaj nikt tego nie wie, jak będą wyglądały płatności w nowej wspólnej, pod nową wspólną polityką rolną, ale ten element chciałabym tylko przekazać Państwu, że jest brany pod uwagę. Druga rzecz, która po naszej, po stronie ministerstwa będzie leżała, to oczywiście wykorzystać te dwa lata w maksymalnie taki zorganizowany z różnymi branżami sposób, aby uporać się albo przynajmniej zaproponować jakieś sensowne rozwiązania, które rzeczywiście będą sprzyjały budowaniu tego rynku. Zbiega się to wszystko w czasie z programowaniem instrumentów pod nową wspólną politykę rolną. I w tej chwili jest otwarte pytanie i do Państwa, do tej otwartej dyskusji, z której my chętnie będziemy czerpali naprawdę wszystkie podpowiedzi. Jakie instrumenty, w jakim parametrze, w jakim mechanizmie można wykorzystać, można zaproponować, aby pomóc? Czy to ma być lepsze wsparcie na doradztwo? Czy to ma być lepsze wsparcie w ramach współpracy, tej szeroko rozumianej współpracy, gdzie współpracować powinni i naukowcy, i przetwórcy, i rolnicy? Co jeszcze jest potrzebne? Przysłuchując się tej dzisiejszej debacie, oczywiście robiliśmy sobie adnotacje, które będziemy dyskutowali, zastanawiając się, czy może na wzór programu rolnictwa ekologicznego nie warto byłoby przygotować takiego programu odbudowy białka paszowego. Zobaczymy, jakie będą decyzje. W każdym bądź razie to wszystko zbieramy jako zestaw różnych pomysłów i niewątpliwie nie zamykamy dyskusji w tym momencie, tylko wiemy, że ta dyskusja przez najbliższe dwa lata nie będzie już ukierunkowana na te elementy, które były
częścią programu wieloletniego, tego, na którym dzisiaj się spotykamy, tylko one muszą już być przesunięte w drugą stronę, w stronę budowania rynku, w stronę włączania różnych organizacji, różnych podmiotów, różnych branż, aby ten rynek zafunkcjonował. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie za to podsumowanie. Jeszcze na koniec, na zakończenie chciałbym poprosić o podsumowanie pana profesora Jerzego Księżaka, koordynatora programu wieloletniego Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju, realizowanego w latach 2016-2020. Panie profesorze, słuchamy. Dziękuję bardzo, panie Robercie. Więc ja w imieniu realizatorów programu wieloletniego chciałbym przedstawić takie najważniejsze myśli podsumowujące ten program. Cele programu zostały zrealizowane, bowiem program miał wskazać możliwości osiągnięcia bezpieczeństwa białkowego kraju na poziomie plus minus 50% rocznego zapotrzebowania. Obecnie pokrycie na białko paszowe wynosi plus minus 40%. Jest to głównie śruta rzepakowa, tak jak tu dzisiaj wielokrotnie słyszeliśmy, plus jeszcze nasiona roślin strączkowych, plus jeszcze niewielkie partie DGGS-ów i troszeczkę śruty słonecznikowej, ale to już jest ilość ziołowa. Celem programu nie było zastąpienie śruty sojowej w 100%, dlatego że to jest niemożliwe, bo po prostu tak jak to wiemy, w żywieniu niektórych grup zwierząt, jak i również gatunków, muszą te grupy czy te gatunki dostać większą ilość białka niż występuje w nasionach roślin strączkowych. Zarejestrowano wiele nowych odmian, które są plenniejsze, odznaczają się większą wartością paszową, są bardziej odporne na wyleganie, czy też są pozbawione substancji antyżywieniowych. Jak rolnicy mówią, w przypadku łubinów te odmiany są wysłodzone. Opracowano nowe metody skracające proces hodowli odmian. Wykazano możliwość poprawienia plonów i stabilności, ich plonów i stabilności, wydajności procesów fizjologicznych roślin oraz jakości nasion. Tu głównie chodzi o związki antyżywieniowe, o których już wcześniej mówiłem. Opracowano wiele technologii uprawy roślin strączkowych, o których mówiłem na początku, dopasowanych do warunków agroekologicznych i do poszczególnych gatunków. Opracowano receptury koncentratów wysokobiałkowych dla zwierząt monogastrycznych. Opracowano mieszanki pełnoporcjowe dla zwierząt monogastrycznych. Opracowano również modele funkcjonowania rynku krajowych pasz białkowych. Głównie tutaj chodzi o śrutę rzepakowo i nasiona roślin strączkowych. Opracowano skład mieszanek traw z roślinami bobowatymi na trwałe użytki zielone oraz sposoby i terminy ich podsiewu. Przeszkolono około 7,5 tysiąca osób. Tutaj to, co Kasia podawała, 6,5 tysiąca, to ja tutaj dodałem te osoby, które uczestniczyły również w webinariach. Dlatego proszę tutaj nie odbierać tego, że jest to nierozbieżna informacja, czy też między nami nie ma współpracy. I teraz następne zagadnienie. Równolegle z realizacją programu w tym czasie wzrosło niebezpieczeństwo dla paszowych surowców białkowych. Udział Chin w imporcie nasion soi wzrósł z 40 do 60% i jak wiemy, ten import będzie w dalszym ciągu wzrastał, dlatego że wzrasta udział społeczeństwa, które jest społeczeństwem bogatym, które coraz lepiej chce po prostu jeść, co oznacza większe spożycie produktów mięsnych. Wzrosła również w tym czasie powierzchnia uprawy roślin strączkowych w Polsce. Oczywiście po zakazie stosowania środków chemicznych, co było główną przyczyną, ta powierzchnia drastycznie się zmniejszyła. Proponowaliśmy też zmienienie dopłaty do roślin strączkowych, bo na początku, jak Państwo doskonale wiecie, była to powierzchnia do roślin strączkowych w ogóle, natomiast w ostatnich latach ta dopłata jest do powierzchni roślin strączkowych zbieranych na nasiona. Stopniowo wzrosło wykorzystanie rodzimych surowców białkowych. Produkcja mięsa białkowego, drobiowego, przepraszam, wzrosła o ponad 100%, natomiast import śruty sojowej wzrósł tylko o kilkanaście procent. Wskazano konieczność oznakowania żywności nie GMO dla zaspokojenia potrzeb konsumentów. To, co już też dzisiaj tutaj było podkreślane i sygnalizowane. I teraz dwa słowa, jaką widzimy drogę do zapewnienia czy zwiększenia bezpieczeństwa krajowego na białko paszowe w naszym państwie. Ustanowienie narodowego celu wskaźnikowego białka roślinnego,
stymulowanie powstawania krajowych firm paszowych, stymulowanie skupu krajowych surowców białkowych poprzez chociażby spółkę KOWR, który posiadające w jej zasoby magazyny i silosy. Myślę, że istotnym elementem jest tworzenie grup producenckich. Myśmy w czasie spotkań, w czasie szkoleń sporo na ten temat z rolnikami, jak i również takimi jednostkami gospodarczymi, które prowadziły skup nasion, dyskutowali na ten temat, no ale niestety to nam nie wychodziło. Wszystko było dobrze, dopóki myśmy na ten temat z nimi rozmawiali, kończyło się, kiedy spotkanie się kończyło. Myślę, że ważnym zagadnieniem jest również skrócenie ścieżki rejestracyjnej dla środków chemicznych. Co ja mam tutaj na myśli? Mianowicie, że jeżeli jakiś środek jest zarejestrowany w uprawie bobiku i jeżeli firma zgłasza chęć go rozszerzenia rejestracji dla grochu, żeby on już nie przechodził wszystkich badań medycznych, szkodliwości dla wody i tak dalej, co zdecydowanie obniża koszty rejestracji i wtedy firmy by chętniej interesowały się wprowadzeniem nowych środków na rynek. I myślę, że ważnym zagadnieniem również jest, aby włączyć działania upowszechniające, może mocniej włączyć w działania upowszechniające i wprowadzające uprawy roślin strączkowych ośrodki doradztwa rolniczego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie profesorze, za to podsumowanie. Dziękuję państwu w wzięciu udziału w tej całej debacie. Także w imieniu organizatorów jeszcze raz dziękujemy za cierpliwość, że mimo tyle osób było, udało się nam tą debatę przeprowadzić. Jest ona też takim wstępem do, myślę, do najbliższego posiedzenia Komisji Rolnictwa. Tak, komisja, tak jak pan Robert Telus mówił, odbędzie się 15 grudnia o godzinie 10. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w posiedzeniu tej komisji. Będzie to bardzo dobra okazja, żeby kontynuować temat, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękujemy państwu jeszcze raz wszystkim za udział i kończymy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do widzenia. Dziękujemy.